Inaugurujemy nowy sezon, który już odbywa się tutaj w Koninie. Druga Liga Grupa Kujawsko-Pomorska. Górnicza Konin rusza do boju z drużyną, która debiutuje w tychże rozgrywkach, czyli zwycięzca zmienionego sezonu trzeciej Ligi Grupy Zachodnio-Pomorskiej Orzeł 2010 Wałcz, a na to spotkanie zapraszają Wiktoria Sowska i Piotr Walkowiak. Wiktoria Sowska, która jest bramkarką drużyny trzeciej Medyka Polo Market Konin, a także kadry wojewódzkiej do lat 16. Pamiętacie ją, jak broniła na Mistrzostwach Polski do lat 16 w Dzierżoniowie, gdzie zresztą byliśmy. Po prawej stronie na naszych ekranach podopieczne trenerek Marty Woźniak, Dagmary Grat i Kasi Daleczyk, czyli Górnicza Konin, która jest gotowa do boju, żeby tutaj na tym bocznym boisku przy stadionie imienia Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego powalczyć o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. To ich pierwszy start, co warto zaznaczyć, to druga kolejka drugiej ligi grupy Kujawsko Pomorskiej, a ich przeciwniczkami, tak jak Wiktoria już powiedzieliśmy sobie, drużyna Wałcza. Dosyć ciekawy przeciwnik, zważywszy na fakt, że w poprzednim sezonie bardzo dobrze sobie radzili w grupie zachodniopomorskiej. Czego możemy się spodziewać po tym starciu? No, bo dziewczyny w ogóle grają tam z kadry zachodniopomorska, może być bardzo wyrównane starcie. No tak. Pamiętamy ostatni mecz naszej kadry wielkopolskiej do lat 16 z kadrą zachodniopomorską do lat 16 i właśnie tam na bramce Oliwia Szperkowska grała, ale także pamiętamy Natalię Ciesiółkę, również Natalię Wizjan z defensywy. Po lewej stronie właśnie Orzeł 2010 Wałcz, po prawej Górnicza Konin i może opowiedzmy tradycyjnie o ustawieniu. Też są pewne zmiany w Górniczej Konin. Wiemy, że już niektóre dziewczyny nie grają w tejże drużynie, pokończyły szkołę, zakończyły też swoją przygodę z piłką nożną, ale do tego będziemy się w trakcie tego spotkania bezpośrednio odnosili. Na bramce Karolina Fiedorowicz, na prawej obronie z numerem 23 Julia Grochowska, na lewej Wiktoria Założna z numerem 11, środek obrony Iza Chojnacka z numerem 17, tuż obok niej Paulina Massel z numerem 48, w środku pomocy Natalia Stasikowska z numerem 6, na prawym skrzydle Angelika Mandziel z numerem 7, na lewym Patrycja Supińska z numerem 18, na ofensywnym pomocniku Natalia Romańska z numerem 16, następnie dwie napastniczki, jedna nieco cofnięta, Basia Mazurkiewicz z numerem 20 i Weronika Roszkowiak z numerem 5. A jeśli chodzi o drużynę z Zachodniopolskiego Związku Piłki Nożnej, czyli Orzeł Wałcz 2010, na prawej obronie Oliwia Micharek z numerem 13, na lewej Marta Sukiennik z numerem 20, w środku defensywy Zuzanna Jedynowicz z numerem 3, Natalia Wizjan z numerem 18, na bramce oczywiście wspominana już Oliwia Szperkowska, środek pomocy Natalia Długołęka z numerem 10, Marcelina Biskupska z numerem 15, prawe skrzydło Marta Filipowicz z numerem 19, lewe Natalia Ciesiółka z numerem 9 i w ataku dwie napastniczki obok siebie, Marta Kućkiel z numerem 17, Nowak Anna z numerem 6, Kućkiel także pamiętamy z ostatniego spotkania w ramach pierwszej rundy do wojewódzkich mistrzostw, które ty również oglądałaś, nie grałaś tam, były drobne problemy ze stawem łokciowym, ale mówiłaś, że już jest wszystko w porządku. Tak, że jest wszystko w porządku. Jutro normalnie na treningu. Także jutro powrót na trening, a jeśli chodzi o to starcie, warto wspomnieć, nie, powrót taki, że na bramkę, bo trening to już trenowałam. Trenowałaś, no to super. Jeśli chodzi o powroty, bo o tym wspomniałaś, warto zauważyć, że powraca Julia Założna. W zeszłym roku miała operację kolana. Julka, która także ze mną komentuje mecze Medyka Polo Market Konin, dzisiaj jest w rezerwie. Obok niej również Weronika Fiedorowicz, druga bramkarka, i Weronika Gorzelińska z numerem pierwszym. Za kilka chwil rozpoczniemy to starcie. Druga Liga Grupa Kujawsko-Pomorska. Barwne są te rozgrywki. Pamiętacie, w poprzednim sezonie transmitowaliśmy dla Was kilka spotkań Górniczej Konin. W poprzednim sezonie ostatecznie drużyna sklasyfikowana na 9 miejscu z dorobkiem 22 punktów, ale zwróćmy uwagę na jeden fakt, gdy dziewczyny, czyli wspomniana Kasia Daleszczyk, Marta Woźniak, Dagmara Grat objęły tą drużynę wiosną, to ta drużyna zrobiła taki progres, prawda? O wiele pozycji w górę się przesunęły. Tak, już zupełnie ta gra. Tak. Przypomnijmy, że jeśli chodzi o trzecią Ligę Zachodniopomorską, Orzeł 2010 Wałcz wygrał tamtą ligę z dorobkiem 48 punktów. Tyle samo miał Nowograd, ale lepszy bilans bramkowy, lepsze sytuacje bramkowe miały dziewczyny z Orła. Fala Międzyzdroje na miejscu trzecim finiszowała z dorobkiem 38 punktów. No i zwróćmy uwagę, rozpoczęliśmy to spotkanie. Od razu gdzieś tam Mandziel próbuje się skrzydłem przebić. Też warto zwrócić uwagę na ustawienie, bowiem pamiętamy Natalia Romańska często właśnie w ataku, często też ze skrzydłem. Aż przypomina mi się, pamiętasz zapewne ostatni mecz poprzedniego sezonu z Olimpem Gościno, zremisowany 1-1. I na tym właśnie boisku pamiętamy, jak Romańska oddała piękny strzał ze skrzydła po ziemi, prosto w światełko bramki i doprowadziła do 1-1.
Bardzo dobrze strzeliła, bardzo dobry strzał to był na bramkę wtedy. Dzięki niej medyk uzyskał chociaż ten jeden punkt. Paulina Masel, środkowa pomocniczka, jak pamiętamy w minionym sezonie. Tutaj jednak na środku obrony będzie współpracowała z Izą Chojnacką. Chojnacka, która również grała na turnieju w Białymstoku, ale o tym za kilka chwil, bowiem Ciesiółka rozpocznie od rzutu wolnego. Pytanie, czy będzie to strzał w kierunku bramki, wysokie dośrodkowanie na dalszy słupek. Piłka jednak opuści boisko, ale też błąd był tam w przyjęciu Natalii Długołęki z numerem 10. I teraz już uwaga, dziewczyny górnicze wychodzą z kontrą. I od razu tym podaniem gdzieś Mandziel szukała, czy to by Mazurkiewicz, czy Roszkowiak. Mazurkiewicz, Roszkowiak też nowe twarze w tym sezonie i w ataku. Znowu przez środek. Być może będziemy spodziewać się jakiś przekątnik na skrzydło właśnie w kierunku Mandziel, w kierunku Grochowskiej, w kierunku Mandziel, w kierunku Sopińskiej, tak jak właśnie w stylu ich trenerek, chociażby Kasi Daleszczy, która tutaj patrzy i czuwa. Bardzo dobrze wszystkim. Gra w meczach Ekstraligi. Dużo bramek strzela. Hat-trick ostatnio w meczu z Piasecznem. Dobra interwencja przed momentem. Mogliśmy zaobserwować Izabeli Chojnackiej. Chojnacka, tak jak wspominaliśmy, brała udział w turnieju ogólnopolskim kobiecej piłki nożnej w Białymstoku, gdzie nasza drużyna wywalczyła złoty medal. I ciekawy wówczas taki, że tak powiem, takie złączenie nastąpiło, bo pamiętamy, że były to dziewczyny Górniczej Konin i Medyka Polo Market 2 Konin. Teraz słyszmy uwagę, Romańska. Długo prowadziła przez środek tą piłkę, gdzieś jakby chciała zrobić rzutkę w pole karne, tam już była Mazurkiewicz, ale tutaj defensywa też czujna na linii obrony, widać, że zawężają tą linię obrony, starają się jak mniej wolnej przestrzeni tutaj dziewczyny z Wałcza pozostawić. Jedynowicz, Wizjan tutaj szczególnie, to też doświadczona drużyna, dobry naprawdę sezon w trzeciej lidze zachodniopomorskiej i znów Chojnacka, zwróć uwagę co robi. Michorek naprawia obronie tutaj, kiedy gdzieś będą się włączały te boczne obrończenie, to dziewczyny z Górniczej nie ulega wątpliwości, muszą się asekurować, zastawić, odegrać do kogoś budolówkę i tutaj Masy musi znowu interweniować defensywną postawą, bo było blisko i było bardzo niebezpiecznie z tego co widzieliśmy, groźna sytuacja podbramkowa, jednak piłka trafiła w siatkę, ale w bok. Pierwsza groźna sytuacja dla Wałcza i za chwileczkę Karolina Fiedorowicz rozpocznie mocnym wybiciem, chyba że Paulina Masel jednak. Nowak, Kućkiel, groźne napastniczki drużyny z Wałcza. Uruchomienie akcji do samego środka. Od razu Biskupska chce wyjść z atakiem ofensywnym. Gdzieś zagranie tutaj pod nogi. Ponowne Kućkiel tak chciała odegrać do boku, gdzie była Nowak. Jednak drobne błędy w komunikacji podskutkowały tym, że poszedł strzał sprzed szesnastki, poszedł strzał od Długołęki, ale znów ponownie Fiedorowicz wybija. Fiedorowicz, Weronika i Karolina na bramce. Karolina także znana zawodniczka, która brała udział wraz z tobą w Dzierżoniowie. Tak, grała karcie w Dzierżoniowie. Nie udało nam się niestety wygrać, ale... No, ale brązowy medal. No. Także też bardzo dobry występ. Pamiętamy mecz z SMS-em Łódź, bardzo, że tak powiem, emocjonujący nas wszystkich. Był brązowy medal, ale teraz walczycie... I znowu pamiętamy to starcie właśnie teraz, przed kilku dni, 2-0 wygrane z Pomorzem, po bramkach Kingi Kosak. No, Kinga bardzo dobrze gra z przodu i pokazuje to na meczach. Odrzutu z autu za chwileczkę Oliwia Michorek, być może będzie gdzieś podanie w kierunku grającej z numerem 10 Długołęki, ale ona ma plecy, jak możemy zauważyć, w postaci Basi Mazurkiewicz. Też widać, że Mazurkiewicz wraca się do defensywy, nie tylko typowo ofensywne zadania będzie wykonywała na boisku, ale jak trzeba, to też się wróci. Od razu próba uciekania z tą piłką, ale zatrzymana ta akcja. Pani sędzia Michalina Diakow była piłkarka. Teraz zatrzymała tą akcję, no i mamy rzut wolny, ale spokojnie rozegrany. Będziemy kreować akcję od samego początku, założna do Masel. Można tu wykorzystać Romańską, ta z pierwszej piłki do Stasikowskiej, czyli popularnej Marchewy. Ponownie odegranie do boku, wydłużenie akcji, rozciągnięcie. Dobra sytuacja, którą stworzyła tutaj założna, podając do Supińskiej. No i teraz Mandziel chce się podłączyć do ataku, jednak piłka już w dłoniach golkiperki Wałcza Oliwii Szperkowskiej. Pamiętasz zapewne jeszcze jak Paula Kulik grała w Górniczej Koni, mówiliśmy, że zakończyła swoją karierę. To fajnie, wówczas pamiętam jak Patrycja Supińska przerzucała tą piłkę z jednej strony boiska na drugą stronę. Takim wyższym podaniem, bardzo mocnym, przyjmowała Kulik i szła w pole karne. Tak, tworzyły bardzo dobre, ładne akcje dziewczyny i bardzo dobrze grały. Teraz również bardzo dobrze grają.
Kolejna sytuacja rąkowa wybroniona. Widać, że mocno chcą wejść tutaj dziewczyny z Wałcza. Uruchamiałem taki średni pressing w tym spotkaniu, ale również i nasza drużyna. Tutaj już Michorek nie uratowała futbolówki. Błyskawicznie właśnie wspominana Supińska odrzutu z autu w kierunku Mazurkiewicz. I również będący tutaj cały czas Roszkowiak w ataku. Przez środek, dużo wolnej przestrzeni, jednak teraz młode medyczki pozostawiły i znów Karolina Fiodorowicz musi interweniować. Jest niebezpiecznie, gdy to podanie by przyjęła Kućkiel tutaj na linii pola karnego, mógłby paść strzał, ale widać, że dobry czas, dobre interwencje naszej bramkarki skutkują tym, że znów próbujemy kreować jakiś atak pozycyjny. Dużo też tych podań wstecznych. Może gdzieś trzeba pograć na 20 metrze w tym spotkaniu, żeby ustawić ten atak pozycyjny i grać jak najbardziej do przodu. Ale widać, że w środek Polak chcą wyłączyć dziewczyny z Wałcza poprzez te nie tyle co przecinanie tych podań, ale przechwytywanie ich. I są jak najszybciej z kontry próbują grać dziewczyny. Tak, jest to bardzo widoczne w tym spotkaniu. Stasikowska szukała gdzieś tego zagrania do Romańskiej, jednak mieszała się to wszystko Biskupska, która przechwyciła inicjatywę. Mazurkiewicz z pierwszej piłki, Romańska, jest Mandziel. Też pamiętamy, w poprzednim sezonie grała w ataku. W meczu z Olimpią Gościną ich nie oglądaliśmy, ale w meczu, jak pamiętamy, z Kotwicą Kurnik grała. Znowu przez środek jest strata tej piłki widoczna w tym spotkaniu. Zauważyłeś? Przez środek pola najczęściej. No, cały czas praktycznie dziewczyny tracą piłkę w środku. Tak. Ojnacka. I wtedy największej groźnych akcji się tworzy przez to. Ojnacka puściła na wolną przestrzeń piłkę z Supińskiej. Ta spokojnie doskoczyła, odebrała, ale znów mieliśmy sprzeczkę. No i piłka opuściła boisko, ale tym samym odrzutu za chwileczkę założna. Może być długie podanie wzdłuż linii. Widać, że często ten ciężar gry przez drużynę z Wałcza przenoszony do środka pola przez górniczą koń na prawą, na lewą stronę boiska. Tutaj jednak za mocne to podanie w kierunku Supińskiej. Choć zwróćmy uwagę, Roszkowiak samodzielnie, jeszcze jest tutaj Mandziel i sprzed 16 z dystansu strzał w kierunku bramki. Romańska nie czekała, nie chciała podchodzić, zobaczyła też, że jest ciasno przed linią pola karnego, więc od razu poszedł strzał. W tej sytuacji dobrze się zachowała, trzeba przyznać. To też one się uczą, ty też się uczysz, więc wiesz doskonale, o czym mówię, że gdy jest taka szansa, żeby oddać gdzieś ten strzał z dystansu. Tak, lepiej oddać strzał z dystansu niż stracić piłkę i kontrę, żeby była bramka dla przeciwnika. Znamy drużynę Górniczej Konin z poprzedniego sezonu, wiemy, że to są zadziorne dziewczyny i szczególnie pamiętam ten mecz z 13 kolejki, gdy ja miałem przyjemność po raz pierwszy komentować Górniczą Konin z drugą drużyną KKP Bydgoszcz. To było bardzo dużo ostrej gry, ostrej rywalizacji, ale ponownie później czy mecz z Kotwicą Kurnik wygrany, czy mecz remisowany z Olimpem Gościno też to tak samo pokazywał. Ponownie za chwileczkę rozpoczniemy od rzutu z autu. Widzieliśmy, że grająca z numerem 19 Marta Filipowicz nie chciała tutaj ryzykować, troszeczkę przez skrzydło miała miejsca Supińska, miała miejsca założna poprzez to podanie w kierunku Supińskiej, dlatego też taka interwencja była Filipowicz. Zarówno jedna i druga drużyna się w podobnych procentach, w podobnym czasie utrzymuje przy piłce na boisku. Tak, bo dziewczyny widać, że mecz jest wyrównany, ale muszą uważać. Ej. A tutaj też cieszy fakt, że młode piłkarki Medyka Polomarket Konin przychodzą, obserwują. I także kibice. I my zapraszamy medykkonin.pl. Już jest zapowiedź jutrzejszego meczu z AZS Wrocław. Jak przyjdziecie, pomiędzy pierwszą a drugą połową spotkania znowu konkursy przewidziane. Także będziemy znowu mieli sporo nagród dla Was, ale krótkie, szybkie pytanka, na które trzeba będzie oczywiście poprawnie odpowiedzieć. No i lecimy wzdłuż linii, jak widzimy. Ciesiłka, jeszcze Sukiennik, dobra współpraca między tymi zawodniczkami, piłka puszczona pod nogi właśnie Anny Nowak teraz w tym przypadku, ale za mocny ten strzał, piłka nad poprzeczką opuściła boisko i za kilka chwil ponownie Fiodorowicz rozpocznie uruchomienie akcji. Pytanie, czy będzie to wybicie gdzieś do środka pola, takie mocne w kierunku? Tak, raczej właśnie będzie wybicie na dziewczyny z przodu bardziej. Ja też pamiętam właśnie na Mistrzostwach Polski do lat 16 podobne były te uruchomienia każdej akcji. Myślę, że tutaj nie ma co ryzykować dziś poprzez defensywę rozegrania, bo jednak widzimy, że jest tutaj Kućkiel, jest tutaj Nowak, podłączy się Ciesiłka. Tak, chyba że jest taki wynik, że już możemy pograć spokojnie, bo wiemy, że prowadzimy. Na razie cały czas 0-0, to pierwsza połowa, przypomnijmy, tego spotkania, pierwsza transmisja w tym sezonie, pierwszy mecz Górniczej Konin na swojej ziemi. Dużo tych podań, wydaje mi się, że też powinno być kierowane w boczne sektory. Tutaj w przypadku właśnie Górniczej jest to widoczne. Wałcz tak samo uskutecznia. No nie było to za mocne uruchomienie akcji. Próbowała Marchewa, czyli Natalia Stasikowska, przyjąć. Ponownie Stasikowska od razu szuka nieporozumienia tym krótkim podaniem w kierunku Romańskiej.
Romańska, wyższa piłka dobra w tym przypadku do Rożkowiak blisko linii pola karnego, ale ponownie środkowa defensorka Jedynowicz wybiła tą piłkę. Również tak zwróćmy uwagę, że Michorek przesunęła się bardziej do środka defensywy. Filipowicz zeszła do obrony, więc można powiedzieć, że z jednej strony ta zawodniczka gra w defensywie, z drugiej bierze też czynny udział w kreowaniu gry ofensywnej, podobnie właśnie jak w przypadku Górniczej Konin Założna, widoczna wzdłuż linii bocznej, czy także po drugiej stronie Julia Grochowska. Teraz błąd dziewczyn z Wałcza pod nogi Chojnackiej, zagrana ta piłka. Chojnacka jak zwykle wyszła zwycięsko z przebitki. Od razu krótka piłka do Romańskiej, która się tutaj gdzieś pojawiła. Było zagranie, jak widzieliśmy, do Stasikowskiej, jednak Natalia ucierpiała w tym wszystkim, jest gwizdana sytuacja i za chwileczkę będzie rzut wolny, będzie stały fragment. Pytanie, kto go uruchomi. Wygląda na to, że tradycyjnie, jak to miało miejsce w pierwszym, poprzednim sezonie, Paulina Maser. Jest w środku pola, to jest jej miejsce, jak pamiętamy, w minionym sezonie, ale też sporo dziewczyn pożegnało się niestety z Górniczą Konin, zakończyły kariery. Także zgodzisz się, że były potrzebne jakieś takie roszady, jeśli chodzi o ustawienia zawodnicze? Tak, bo jak w większości zawodniczek nie ma, to później tak jest, że trudno dostosować się do nowego składu i przyzwyczaić się trzeba do nowego ustawienia. No nie ma Gabrieli Miesiąc, Agaty Musielewskiej, Oliwii, Galusik, również wspominanej Pauli Kulik. Trzy także Weroniki Kęczkowskiej, ona przeszła do Polonii Środy Wielkopolskiej. No i za chwilkę stały fragment, ale w tej postaci będzie to rzut rożny, jak możemy zaobserwować. I grająca z numerem 20 Marta, z numerem 10 Natalia Długołęka rozpocznie dośrodkowania piłki w pole karne rzut rożnego. Pytanie, jak teraz dziewczyny z Górniczej będą interweniować i kto wykorzysta z Wałcza. Mocne jednak było to wybicie piłki, nic z tego nie wyniknęło, także uspokojona sytuacja pod bramką Karoliny Fiedorowicz. Za chwileczkę Fiedorowicz ponownie rozpocznie. Warunki atmosferyczne też nam nie sprzyjają, musimy przyznać, jest bardzo gorąco, jest upał. Wręcz jest tutaj taka patelnia, więc podejrzewam, że będzie jakiś moment na to, żeby się schłodzić, żeby dziewczyny mogły się napić wody, tak jak to miało miejsce ostatnio podczas meczu kadry wojewódzkiej. Medyka 2 z Polomarket Konin, 3 ekstraligowego Medyka Polomarket Konin. Masel uruchomi z piątki w kierunku Supińskiej. Supińska miała plecy w postaci Filipowicz. Od razu był taki pressing, był nacisk, trzeba było tą piłkę odegrać gdzieś podaniem wstecznym. Grochowska chciała rozszerzyć tą akcję, piłkę podaniem do Mandzieliki Mandziej. Jednak piłka opuszcza boisko, ale to oznacza, że za chwileczkę Grochowska ponownie odrzutu z aut. Tak, problemy w przyjęciu kierunkowym przez Rożkowiak i ponownie za chwilkę odrzutu z autu, ale w tym przypadku już Marta Sukiennik, Orzeł 2010 Wałcz. Również warto wspomnieć, że do drugiej ligi grupy kujawsko-pomorskiej awansowała drużyna Mustangu. Mustang na drugim miejscu z dorobkiem 6 punktów w tym momencie, więc tyle samo co Polonia Środa Wielkopolska. Środa Wielkopolska do samego końca w poprzednim sezonie, pamiętamy, że z błękitnymi Stargard walczyła o wygranie klasyfikacji generalnej drugiej ligi grupy kujawsko-pomorskiej. Ostatecznie Stargard wszedł do pierwszej ligi grupy północnej i w sobotę Medyk Polomarket 2 Konin pod opieką trenera Janusza Gajewskiego będą się na wyjeździe właśnie mierzyły ze Stargardem. Ja ostatnio miałem przyjemność być w Bydgoszczy, gdzie komentowałem mecz KKP Bydgoszcz kontra właśnie błękitne Stargard. Remis 1-1, bardzo wyrównany pojedynek. No i teraz problemy w defensywie Wałcza, jak możemy zaobserwować. Od razu widać, że dziewczyny z Górniczej chcą wykorzystać każdą wolną przestrzeń, którą pozostawia im linia obrony w tym przypadku. Bardzo blisko Mazurkiewicz, która się rozkręca, jak widać, z każdą minutą na tym boisku. Tak, dziewczyny starają się grać jak najlepiej, strzelić pierwszą bramkę, a później... Dobre interwencje ma Chojnacka, do tego przyzwyczaiła nas już w poprzednim sezonie. Tak jak wspominałem, dziewczyny walczyły złoty medal w Białymstoku w takim turnieju kobiecej piłki nożnej. Tam wówczas z Górniczej Konin, pamiętamy, jeszcze Natalia Dominiczak, podstawowa bramkarka w poprzednim sezonie. W tym sezonie druga bramkarka w Medyku 2 Polomarket Konin. Rozrzucenie do boku, często to rozrzucenie piłki do boku może
poskutkować tym, że przeciwniczki przejmą inicjatywę. Teraz jednak sprzed piętnastki pod nogi Kuckiel zagrywa Biskupska. Była tam przepychanka, piłka opuściła 16 metr, choć jeszcze nie rezygnowała Filipowicz. Dobra teraz interwencja, dobre przechwycenie piłki przez Supińską. Supińska po przekonej od razu do Marchewy. Bardzo technicznie fajnie ta piłka przyjęta i spróbowała samotnie przez środek iść po przekonej gdzieś w kierunku Romańskiej, gdzieś być może w kierunku Rożkowiak, która cofnęła się do drugiej linii po ewentualny odbiór futbolówki. Szybko rozegrany rzut wolny przez Stasikowską do założnej. Rozszerzamy ponownie akcję tym zagraniem w kierunku Supińskiej. Oj, ta taka jest właśnie, taka przerzutka na drugą stronę w stylu właśnie Patrycji. O czym opowiadałem jeszcze biorąc pod uwagę poprzedni sezon, kiedy tak wymieniały się z jednej strony boiska na drugą piłką z Paulą Kulik. Bo wtedy zawodniczki przeciwników nie wiedzą, zostawiają niekrytą zawodniczkę i wtedy mają szansę nasze strzeli. Możliwe, że takie szanse też i w tym przypadku, w tym spotkaniu będą. Tam we dwójkę założna próbowała z Supińską właśnie walczyć o piłkę. W efekcie Kuckiel miała, Inter miała piłkę przy sobie. Tutaj Mandziel próbuje przez środek się przebić. Być może za chwilkę zagrywać będzie, chciałem powiedzieć, na podłączającą się do ataku Mazurkiewicz. Jednak puściła tak na skrzydło tą piłkę na wolne pole. Tam nie było nikogo z Górniczej Konin. Jeszcze sama próbowała dobiec do tej piłki, pokazując, że on jest bardzo też dobrze rozwinięta motorycznie, sprintersko, szybkościowo. Ale jednak piłka opuściła boisko i ponownie rozegranie akcji przez linię obrony. Choć jest znów Supińska, która chciała przechwycić to podanie. Długo prowadziła Michorek futbolówkę. Odbudowa, podanie wsteczne, Masel. Ale też zwróćmy uwagę, Wiktoria, na jeden fakt, że linia obrony tego spotkania, jeśli chodzi o Górniczą Konin, coraz wyżej podwieszana. Tak, bo chcą chyba pressing taki od początku meczu założyć, żeby później zawodniczki miały trudniej przejść ich obronę. Tak, staramy się skrócić pole gry, żeby też poniekąd zablokować troszeczkę, być może nawet w strefie defensywnej, drużynę z Wałczu. Próbowała skrzydłem tam zrobić rzutkę Supińską, jednak to podanie było zablokowane, piłka opuściła boisko. No i tym samym założna za chwileczkę odrzutu z autu. Jest tam Mazurkiewicz, która wbiega po przyjęcie piłki. Przyjęcie, lekka próba wykonania przewrotki, jednak w efekcie ponownie Kućkę. Błędem pod nogi Supińskiej, Supińska do Mazurkiewicz. Kuckiel jednak teraz wychwyciła moment, kiedy przejęła inicjatywę i samodzielnie krótkim podaniem, za krótkim jednak, żeby zagrywać do Nowak i od razu trzeba rozszerzyć akcję. Widzimy Rożkowiak, zmuszona jednak odegrać teraz tą piłkę do Grochowskiej. Grochowska wzdłuż linii, ponownie trzeba będzie odbudować akcję poprzez Chojnacką. Prostopadła piłka, o taką też prosiła się w kierunku Angeliki Mandziel. Zeszła trochę do linii bocznej. Tam widzimy, że Ciesiłka, która też słynie z tego, że ma wolną przestrzeń przed sobą, lubi wzdłuż linii bocznej prowadzić tą piłkę. Gdzieś ewentualnie zagrywać pole karne. Ale na razie nie ma za bardzo do kogo, bo widzimy, że te akcje Wałcza toczą się do drugiej linii, a potem już nikną. Dobra, teraz wymiana piłek Chojnackiej i Masel. Od razu jest Romańska. Romańska, dobra wrzutka w pole karne. Problemy drobne defensywy, jak widzieliśmy Michorek, ale tam nie było jednak Górniczej Konin. Nieco dalej była na skrzydle Supińska. Od razu dobra interwencja Chojnackiej. Chojnacka ma plecy, Chojnacka samodzielnie. Znów dobra piłka, ale takie chyba fajne te prostopadłe podania. Też czasami potrafi taką mocną przyłożyć piłkę, dograć dosyć mocno. I kiedy trzeba, tak jak w tym przypadku, cofnąć się do linii obrony, no... Pod nogi Kuckiel. Kuckiel strzał, ale znowu wybroniona sytuacja przez Karolinę Fiedorowicz. Tutaj brawa od kibiców młodych medyczek, bo dobra interwencja. Od razu uruchomienie w kierunku Mandziel. Może jakaś przewrotka, jednak podanie wsteczne w kierunku Grochowskiej. Ale też zwróćmy uwagę, że kilka dziewczyn z Wałcza przesunęło się jednak w kierunku pola karnego Górniczej Konin. Masek. Trzeba będzie chyba rozszerzyć trochę tą akcję. Jednak do Stasikowskiej zagrana piłka. Naprawa też Natala z szybkości względem zeszłego sezonu. Znów wrzutka w okolice linii pola karnego Romańskiej. Tam troszeczkę zablokowana była Rożkowiak. Filipowicz po przekodnej. Na przemian chciałem powiedzieć, za krótkie i długie podania stosują dziewczyny z Górniczej. Tak też, takie też mają miejsce, aczkolwiek tutaj Wałcz bardziej krótkie podania zauważyłaś? Tak, tak. Wolą grać na krótsze podanie niż na dłuższe. Masę. Dobra interwencja. Piłka jeszcze nie opuszcza boiska.
teraz opuściła, ale od rzutu z autu za chwileczkę grająca z numerem 15 Marcelina Biskupska. A jednak odda prym uruchomienia akcji Oliwii Michorek. Michorek w czyim kierunku? Do Biskupskiej. Nie, jednak nieco dalej. Próbują też wyjść po odbiór główką dziewczyny w tym spotkaniu. Piłek. Krótka piłka od Masel. Od razu szukanie porozumienia z założną. Tu było dosyć ciasno na tym skrzydle. Ciężko tutaj rozszerzyć akcję, kiedy podłączają się te napastniczki. Kuckiel, Nowak, również jest tu Filipowicz. Piłka znów na linii pola karnego i dobre wybicie Mandzie, która pokazała, że też defensywne zadania nie są jej obce, ale przyznać, że tutaj jeśli chodzi o drugą ligę, grupę kujawsko-pomorską, o górniczą Koni, no twoją drużynę, Medical Market 3 Koni prowadzony przez trenera Jerzego Siudę, to często dziewczyny zmieniają swoje pozycje na kolejnych spotkaniach, żeby się uczyć też. Tak, tak, trener mówi, że lepiej zmieniać pozycję do któregoś roku życia, a nie już określoną. Szkoda troszeczkę, że Mazurkiewicz takim wyższym podaniem nie zagrała na podłączającą się w pole karne grającą z numerem 5 Roszkowiak. Mogła być groźna sytuacja podbramkowa, jednak po ziemi wybrała opcję, żeby zagrać tam piłkę i ta piłka wpadła pod nogi defensorek Wałcza. Ponownie środek pola, w którym jak widzimy od kilkunastu dobrych minut grająca z numerem 9 Ciesiłka radzi sobie dosyć dobrze. Od razu zagraje do Sukiennik, ale tam Mandziel jest nieco szybka, przejmuje inicjatywę. Do środka na wolnym pole. Romańska, dobre przyjęcie. Teraz trzeba troszeczkę się zastawić, odegrać. Odbudować właśnie poprzez Chojnacką. Chojnacka. O, przekonny właśnie. Takie zagranie w stylu trenerek, bym powiedział. Podbiła sobie troszeczkę Supińska tą piłkę. Jeszcze nie rezygnuje Mazurkiewicz, ale znów defensywa. Nieco szybsza drużyny z Wałcza. Stasikowska, założna. Prostopadła piłka, Supińska z pierwszej piłki oddanie do Stasikowskiej. Dobra wymiana z pierwszej piłki, dobra główka na wolną przestrzeń. Szybsza jednak niż Mazurkiewicz była defensorka Natalia Wizjan, która też pozytywnie się zaprezentowała w pewnych fragmentach spotkania kadr wojewódzkich. No! Strzał sprzed szesnastki Mandziel, ale chwyciła jednak, jak widzieliśmy, Szperkowska, aczkolwiek dobry strzał. Dobre zachowanie tejże zawodniczki. No i pierwsza taka groźniejsza sytuacja od kilku minut na korzyść Górniczej. Tak, tak, bo Górnicza stara się rozbudować akcję i to wychodzi im nawet. Staramy się kreować też taki atak pozycyjny od początku linii obrony poprzez pomoc. Tak, potem tak. Gdzieś takim, tutaj za tą drugą linią jest ciasno, więc te właśnie takie wyższe podania Romańskiej prostopadłe w pole karne, na linię pola karnego, gdzieś tutaj właśnie Stasikowskiej, ta piękna wymiana z pierwszej piłek, która bardzo mi chyba utkwi w pamięci, to był dobry manewr. Starają się bardzo zagrozić przeciwniczką i strzelić bramkę. Nowak, strzał, ale spokojnie, Fiedorowicz, chwyć. Przebiła się tam Nowak przez Chojnacką w defensywie, przez środek obrony, oddała strzał po ziemi, a jednak widzieliśmy, że Fiedorowicz chwyciła piłkę. Przyjęcie Supińskiej. No, opuściła piłka boisko. Filipowicz jeszcze do końca chciała jakby samą końcówką sprawić, żeby gdzieś tutaj dograć tą piłkę do Kuckiej. Tak jednak się nie stało i odrzutu z auto za chwileczkę założna. Też próba jakiejś gry na dwa kontakty. Często tutaj widoczne. Też bardzo fajnie, że gdy zakładając gdzieś tutaj Romańska ma przed sobą dwie defensorki, to stara się od razu odprowadzić tą piłkę do boku. I od razu gdzieś doskakują dziewczyny z Górniczej, także ta komunikacja jest bardzo ważna. I ta komunikacja tutaj w pewnych momentach jest naprawdę, naprawdę bardzo dobra. Odrzutu z autu, za chwileczkę Michorek. Do środka, tutaj sprytnie, Sukiennik z pierwszej piłki, znowu przez środek starają się przejść z akcją ofensywną dziewczyny z Wałcza, ale tutaj na skutek interwencji Mandziel tracą tą inicjatywę. Mandziel samodzielnie chciała tam się przebić przez dwie zawodniczki. Do końca też się powiodło, jest Romańska. Znowu Mandziel do linii bocznej. No i zmusza teraz swoje przeciwniczki, żeby użyły podania wstecznego. Pod nogi Grochowskiej błędy teraz jednak i Wałcza, no i troszeczkę również. Za chwilkę mogą namieszać tutaj dziewczyny z Górniczej. Od razu Grochowska podaniem. Romańska z pierwszej piłki do linii bocznej. Tam blokowana była Mandziel. Znowu próbują rozgrywać tą akcję od początku dziewczyny z Wałcza. Wizjan do środka jest Biskupska, która doskoczyła po odbiór futbolówki. Lekkie wycofanie do boku. Z pierwszej piłki od razu Michorek.
znowu tutaj te, widać, że te zagrania przed linię pola karnego na samym środek, gdzie czeka Kuckiel, są często stosowane przez dziewczyny z Górniczej, przez dziewczyny z Wałcza. No i teraz Roszkowiak! A szkoda, bo mogła być sytuacja 1-1. Znów jednak wysoka defensorka Zuzanna Jedynowicz. To jest jej pozycja od samego początku, właśnie w środku obrony, podobnie jak Chojnacka. Znów przez Chojnacką się przebiły. Może być za chwilkę niebezpiecznie. Jeszcze odprowadzenie tej piłki do boku, tutaj z próbą wykonania strzału Nowak, jednak interwencja Masel w tym przypadku bardzo dobra. Wybiciem do przodu od razu piłki, jeszcze z dystansu teraz Fiedorowicz spokojnie chwyci piłkę. I Skupska z dystansu. Strzał poszedł prosto w światełko bramki, ale nie miała większych problemów Fiedorowicz z wybronieniem tej akcji. Od razu uruchomienie do środka, jest Mazurkiewicz. Miała w plecy w postaci wspominanej przed momentem Biskupskiej. Od razu rozegranie akcji poprzez Wizjan. Po przekodnej gdzieś na, znowu mówiłem o tym, na Kuckiel te zagrania. Cały czas tutaj stosowane przez dziewczyny z Wałcza. Dobra blokada przed momentem Stasikowskiej. Znowu krótkie podania, tutaj przytrzymała teraz Romańska, sprytnie inicjatywę przejęły na kilka chwil dziewczyny z Górniczej, ponownie piłka przy Górniczej, ale już odgwizdana ta sytuacja, tutaj pani sędzia Michalina Diakow miała zastrzeżenia, ale to też sprawia, że po przekonnej szybko rzut wolny wykonała Romańska. Sopińska zauważyła, że są dwie dziewczyny tuż przy niej, trzeba było odegrać do boku, była tam Roszkowiak. Takie akcje też w trójkącie starają się stosować dziewczyny z Wałcza, wymieniać między sobą krótką piłkę. Znowu zatrzymana sytuacja, ale też pokazuje, że coraz bardziej zrodzi się agresywna gra, prezentowana przez jeden i przez drugi zespół. Obydwa zespoły chcą walczyć, chociaż walczyć o te trzy punkty i to widać w tym meczu. Trzy punkty bardzo, bardzo ważne. Orzeł już ma te trzy punkty na swoim koncie. Miejsce czwarte w klasyfikacji generalnej po pierwszej kolejce. Tutaj trenerka Marta Wojśniak cały czas głośno przekazuje wieści swoim podopiecznym. Problemy są w przyjęciu, takim lekko kierunkowym nawet można byłoby powiedzieć, jest założna. Założna, która chce skrócić teraz pole gry, jest rzutka w pole karne, ale za mocno. Jeszcze Chojnacka główką, Grochowska spokojnie teraz powinna uspokoić tą sytuację. Dobre, lekciutkie odprowadzenie piłki do golkiperki Fiedorowicz i Fiedorowicz po ziemi do Grochowskiej. Kreujemy od samego początku akcję, choć tam Nowak czaiła się jakby na to, aby przechwycić to podanie. No i teraz Nowak, jak na zawołanie przy piłce, już pod nogi, podłączający się do ataku Kuckiel. Kuckiel w polu karnym, znów odprowadzenie do boku. Widać, że mają taki pomysł na rozegranie akcji w polu karnym dziewczyny z Wałcza. Kuckiel cały czas, gdy otrzyma tę piłkę, chce nie oddawać strzału stricte w polu karnym, ale odegrać tę piłkę do boku, do Nowak, która ustawia się, zwróć uwagę, na samym środku światełka bramki. No i Kuckiel tam ma, no miała chwilowe problemy. Oraz dobrze wyszła daleko, ryzykownie do wybronienia tej akcji Fiedorowicz, ale to wybicie sprawiło, że Kuckiel już nie miała możliwości oddania strzału. Podobnie też Nowak. Niewiele już czasu pozostało do regulaminowego zakończenia trwania pierwszej połowy tego spotkania. I dosyć to wyrównane starcie, można powiedzieć, że akcja za akcję, piłka za piłkę. Choć chyba więcej jednak tych akcji przez kilka chwil miała Górnicza, potem Wałcz i znowu to się wszystko wypośrodkowało. Tak, ale widać, że drużyny obydwie walczą i każda ma praktycznie akcję jest co chwilę. Tutaj z młodego punktu widzenia, młodej golkiperki, słyszycie komentarz i trafne uwagi do tego, co widzimy na boisku. No i będzie za chwileczkę rzut wolny i widzimy, że Izabela Chojnacka numerem 17. Spokojnie, rozgrywamy. Nie ma co do przodu kierować tego podania. Trzeba troszeczkę też pograć tą piłką po ziemi. Jest Masel po przekodnej. Ładna piłka. Wykorzystała od razu tą wolną przestrzeń tym podaniem w kierunku Romańskiej. I ta w swoim stylu. Ta wyższa wrzutka na podłączającą się Mandzie. Ta już włącza trzeci bieg. No i to wpadnie! Ależ niewiele zabrakło. Z pierwszej niemalże piłki przed linią pola karnego. Może jakby tam 2-3 kroki jeszcze zrobiła to pole karne. Aczkolwiek ponowna sytuacja związana z Angeliką Mandziel na plus dla Górniczej Koni. Może łatwiej by było, gdyby próbowała iść jeszcze dalej, albo no tak, podać tam komuś, albo coś.
ale też błąd tutaj widoczny Szperkowskiej, wyszła zbyt daleko do wybronienia tej sytuacji. Za wysoko. Tak, za wysoko. Ona trochę takie ma te wyjścia do obrony, troszeczkę w stylu Danieli Kosińskiej, grającej w zespole drugi Mazdes Wrocław. Tak, i w Kadrze Dolnośląskiej też. Tak, w Kadrze Dolnośląskiej, wy się dobrze znacie. Jak byliśmy właśnie w Dzierżeniowie, też tak było, że wychodziła dużo. No właśnie, Kosińska często została przelobowana tymi piłkami, które wpadały do bramki. Tak samo, to samo miało miejsce właśnie w kilku rozgrywkach, które komentowałem drugiej ligi Grupy Śląskiej, jak jeszcze wtedy podopieczne trenerki Barelewicz tam grały. Wiemy, że wygrały tą drugą ligę Grupy Śląską, awansowały tym samym do pierwszej ligi Grupy Południowej. No i to, o czym opowiadaliśmy kilkanaście minut temu, że jest przerwa na schłodzenie się, jest naprawdę gorąco. Tu akurat nasze studio komentatorskie lekko teraz przyciemnione, także aż tak nas tutaj nie grzeje, ale całe boisko jest tutaj mocno nasłonecznione. To też jest ten, to też wpływa na grę, że no trudniej się gra. Gra, tak. Kilka chwil przerwy i za chwilkę powracamy na murawę z dziewczynami i będziemy kontynuować to starcie. Jest pełna już 13-14 minut zostało do zakończenia regularnego czasu trwania tego spotkania. A wy oglądacie je na Medic TV. I zapraszamy już jutro, godzina 17. Wielki spektakl Medic Polo Market Konin kontra AZS Wrocław. Mamy w pamięci te pojedynki z poprzedniego sezonu Medyka z Wrocławiem. Teraz Wrocław co prawda w nieco innym składzie przyjeżdża. Wiemy, że kilka dziewczyn pożegnało się z klubem, kilka dziewczyn Wrocław pozyskał. No ale jednak ten sezon nie układa się po myśli nowego szkoleniowca Radosława Belli, który zastąpił na tym stanowisku Damiana Rynio. Tak, pamiętamy. W Pucharze Polskim Medyk miał przewagę nad zespołem. No ale Wrocław jest też takim nieprzewidywalnym, ale poczekajmy, mniejsza z tym. Zwróćmy uwagę, akcja w polu karnym. No ależ niewiele zabrakło, no dosłownie 2 centymetry. Stasickiej, ale dobra bardzo akcja, sama poszła 1-1. Naprawdę wielkie brawa. Bardzo dobra dla Stasikowskiej. No Marchewa tutaj się popisała. Dużo wolnej przestrzeni, na sam poszła. Niewiele naprawdę zabrakło. Ale spokojnie, jak ona pewnie szła w to pole karne. Nie bała się. Nie bała się, dokładnie. Ale coraz bliżej Górnicza Konin zdobyczy bramkowej w tym spotkaniu. A ty nawiązałaś do Pucharu Polski. Pamiętamy wtedy Medic Polo Market Konin 8-0. Tak. Pokonał Wrocław, a już kilka dni temu była 17. kolejka Ekstraligi. 1-0 wygrany po bramce zdobytej w 7. minucie przez Aleksandrę Sikorę. Następnie rewanż nastąpił w rundzie wiosennej i tam już 3-0. Trenerka Górniczej Konin Kasia Daleszczyk, Anna Gawrońska z rzutu karnego, jak pamiętamy, i Agata Tarczyńska zdobywały te bramki, ale zawsze te mecze na linii Medic Polo Market Konin AZS Wrocław były niezwykle emocjonujące. W tym nowym składzie Wrocław przyjedzie już jutro, dowiemy się, jak to starcie będzie wyglądać, a wy oglądajcie na Medic TV, a teraz od rzutu z autu już Ciesiłka. Na razu jakby w kierunku tym podaniem długołęki, nie? Lekka zmyłka i od razu zagranie do Kućki, a ta pewnie chciała znowu odegrać gdzieś przed nawet linię pola karnego, gdzie była zlokalizowana Nowak. No i zwróćmy uwagę, co tu się dzieje na boisku. Grochowska od rzutu z autu. Górnicza widać, że bardzo stara się strzelić bramkę. Wysoko już zaczynają grać i mają coraz większe szanse na strzelenie, na zdobycie bramki. Nie szukają tutaj dziewczyny tej wysokiej piłki. Tam są te krótkie, takie leciutkie podania wyższe romańskie w kierunku pola karnego. Tutaj brawa dla Sopińskiej, świetnie wyszła z tej przebitki. Próba zagrania prostopadłego w kierunku napastniczki Basi Mazurkiewicz. Troszkę może brakuje tej gry takiej mocniejszej skrzydłami, ale wydaje mi się, że to może być widoczne w późniejszych fragmentach tego spotkania. Bardzo tutaj przytomna w tym spotkaniu, wielkie brawa za tą akcję. Za tą akcję ofensywną, taką typową przez Stasikowską rozegraną kilka minut temu. Widzimy, że Grochowska podłączy się do linii drugiej, przejdzie tą linię drugą. Też widać, że stara się te ofensywne zadania wykonywać poprzez takie swoje podłączanie się wzdłuż bocznej linii prosto w kierunku pola karnego. Tak, starają się robić przewagę nad przeciwnikiem i lepiej jest, jak jest więcej osób niż za mało. Tak. No i ponownie Grochowska od rzutu z autu do Romańskiej, leciutko po główce, tam Mandzie próbowała się znów przebić. Widać, że gdy dziewczyny z Górniczej idą do linii pola karnego drużyny z Wałcza, to one tam tak gromadzą się i jak najmniej tej wolnej przestrzeni jednak zostawiają.
Nowak się zamieniła stronami z Kuczkiel. Teraz to Nowak będzie zagrywała pod nogi Kuczkiel. Znowu takim po ziemi strzałem, ale niedokładnym podaniem. I spokojnie Fiedorowicz chwyta. Tu jeszcze przed Kuczkiel była Paulina Masel. Od razu do Stasikowskiej zagranie od Fiedorowicz. Rozrzucenie do boku jest Supińska. Problemy jednak z przyjęciem piłki, ale też już jest bardzo gorąco. Te warunki atmosferyczne naprawdę tutaj dziewczynom nie sprzyjają, pomimo to toczą zacięty bój o zwycięstwo. Znowu interwencja Machewy. No i teraz Supińska. Oj, jak włączy ten swój bieg, to potrafi odlatywać. Też jest z tego znana, że na tym skrzydle, już jak nawiązujemy do dziewczyn medyka Polomarket Konin, to idzie powolutku, nawet powiedziałbym ślady Aleksandry Sikory, że gdzieś na tym skrzydle odlatuje, czy tak jak bardzo dobrze i bardzo barwnie. Pamiętamy na Mistrzostwach Polski lat 16 i zawodniczka zresztą kadry narodowej do lat 17, Faustyna Sikorska, tak samo świeci na tym skrzydle. Tak, tak, Fałka zawsze na skrzydłach bardzo dobrze biegała i nadrabiała dużo metrów i łatwo później było nam zrobić strzelić bramkę po prostu. Dokładnie. Przyjęcie Biskupskiej. Biskupska gdzieś niedokładnie jednak zagrywała do Filipowicz. Filipowicz teraz zablokowała to podanie założnej w kierunku Supińskiej. Piłka cały czas przy linii bocznej, teraz zawężają akcję. No i Kuczkiel. Mówię, że odegra do boku. Odegra do boku na podłączającą się Ciesiółkę ze skrzydła. Ciesiółka jest zablokowany ten strzał w kierunku bramki przez Chojnacką. No i to jest Lisa. Piłka opuściła boisko, za chwileczkę może być niebezpiecznie, ale dobra interwencja Chojnackiej na linii pola karnego sprawiła, że chyba Ciesiółka została zaskoczona tą blokadą, ale widzimy, że ten pomysł wykończenia tej akcji jest bardzo taki, dobry. Że tak, ale że Kuczkiel właśnie jest w tym polu karnym, nie oddaje strzału, tylko od razu odegranie piłki do boku, czy przed linię pola karnego, czy tutaj na podłączającą się, biegającą do tej piłki, właśnie w tym przypadku Ciesiółkę, tak, która za chwilkę. Żeby zmylić przeciwnika, że tak. Chcą strzelać, bo przeciwnik pewno myśli, że jak już są w polu, że będą strzelać, ale wolą oddać piłkę do tyłu. A więc podanie, wycofanie i strzał w kierunku bramki. Tak to można krótko ocenić. Znów pod nogi. Teraz z kolei Nowak pod nogi Kuczkiel. I znów interwencja defensywy Górniczej Konin. Nie pozwala tutaj wykonać kolejnej akcji ofensywnej. W ostatnich już fragmentach trwania pierwszej połowy tego spotkania jest nadal 0-0. Ale za chwilkę może być znów niebezpiecznie. Odrzutu z autu ponownie drużyna z Wałcza. No i Sukiennik tym podaniem gdzieś w kierunku Biskupskiej. Biskupska była w polu karnym, piłka opuściła boisko. Spokojnie Fiedorowicz teraz będzie mogła uruchomić akcję. Od razu dziewczyny z Górniczej będą się przesuwały do przodu i będzie próba kolejnej konstrukcji zdarzeń ofensywnych na boisku. Fiedorowicz z piątki, ale odda jednak tutaj Paulinie Masel, jak widzimy. Prym uruchomienia tej akcji będzie mocne wybicie, przyjęcie przez Romańską. Romańska okiwa teraz długą rękę w ładnym stylu przez środek. Prostopadle. Oj, to było rozeznanie dobre. Odegrają od razu do boku, do Stasikowskiej. Ta widać, że ma przed sobą Filipowicz. Trzeba było do Grocha, czyli do Grochowskiej. Z pierwszej piłki od razu Roszkowiak. Mandziel, trzeba odbudować podanie wsteczne. Ponownie Grochowska, która jak mówiliśmy już wielokrotnie z Wiktorią, wykonuje też te swoje ofensywne zadania na boisku. Mandziel przez skrzydłem się nie przebije od razu odegranie, ale na wolną przestrzeń tej piłki tutaj troszkę chyba zabrakło jednak dziewczyn z Górniczej. Kuczkiel. Tutaj będą osamotnione teraz w tym ataku dziewczyny z Wałcza. Zwróćmy uwagę, jak od razu się formacja defensywna tworzy drużyny Górniczej. Dobra, teraz interwencja Barbary Mazurkiewicz. Piłka opuściła boisko, odrzutu z autu. Błyskawicie Oliwia Michar. Tutaj Filipowicz ma plecy w postaci Supińskiej. Stasikowska cały czas pilnuje także Biskupskiej. O, znów taka. Niewiele naprawdę zabrakło. I za chwileczkę ponownie odrzutu z autu Michar. Naprawdę jest mecz ekscytujący i cały czas nie mamy tutaj do czynienia z defensywnym futbolem, tylko z typowo ofensywną grą. Masel, Chojnacka, trzeba ratować sytuację z linii pola karnego. Chojnacka od razu wybicie. Jak ta piłka jeszcze trafi pod nogi, a trafiła pod nogi Mazurkiewicz. Może niedokładne było to przyjęcie, ale teraz przebitki, wyszło zwycięsko. Stasikowska od razu. Piłka zagrana do Mazurkiewicz. Mazurkiewicz jest Supińska i teraz jest szansa. Ale szybsza ponownie środkowa defensorka Wizjan, która wybiła tą piłkę i teraz Marchewa. O, ależ dobrze teraz odebrała piłkę Filipowicz. Technicznie jest naprawdę. Teraz szuka porozumienia, do kogo mam zagrać. Samodzielnie chyba musi iść.
sprowadzona jednak do parteru, jak mogliśmy zaobserwować przez biskupską, szybkie tempo tego spotkania. Bardzo szybkie. No, bardzo szybkie. Ale te ostatnie akcje, mimo to, że to jest końcówka pierwszej połowy, mimo to, że są takie warunki atmosferyczne i tamci nas nie rozpieszczają tym gorącym słońcem, to jest bardzo szybkie tempo tej gry. I ma sens. Spokojnie rozegramy ten rzut wolny podaniem do boku Stasikowska po przekątnej na Mandzie. Ale znów Sukiennik interweniowała tym wybiciem piłki, piłka opuści boisko i tym samym Grochowska od rzutu z autu. Niewiele czasu już pozostało do zakończenia trwania pierwszej połowy tego meczu. Chojnacka przy piłce, od razu prostopadła piłka do Mandziel. Odegranie do Grochowskiej, tu było blisko, żeby Nowak przejęła inicjatywę. No i za chwileczkę Grochowska, rzut wolny. Może być gdzieś podanie w kierunku Mandzie, choć tam niewiele ma tej wolnej przestrzeni Angelika. Wejdźcie, tylko uważajcie na kontrę. No widać, że właśnie z kontrą wychodzą dziewczyny z Wałcza, ale także dziewczyny z Górniczej, tu szczególnie Stasikowska. Będzie próbować strzelić bramkę z stałego fragmentu gry. Był wykonany ten stały fragment gry, ale nieco za wcześnie i ponownie za chwileczkę rzut wolny. Widać, że jest pomysł tej wrzutki na okolice linii pola karnego, może troszeczkę dalej, tylko tam któraś dziewczyna musiałaby się uwolnić z tych kleszczy. Może to będzie właśnie Stasikowska, no. No i było blisko. Ale jednak interwencja ponownie w tym przypadku Nowak. W defensywie. Próba rozciągnięcia tej akcji przez długą rękę, ale zakończyła się tym, że piłka opuściła boisko, ale tym samym za kilka chwil Ciesiłka odrzutu z autu. Ciesiłka do Sukiennik. No i znów przesuwa się Kućkiel, spoglądam, przesuwa się również Filipowicz, Supińska cały czas pilnuje Filipowicz, że na wszelki wypadek, gdyby od Kućkiel została odegrana piłka w kierunku właśnie grającej z numerem 19 piłkarki z Wałcza. Podanie wsteczne, Mandziel cofnęła się niemalże do defensywy. Wyżej, wyżej! Zwróćmy uwagę. Starają się zbudować akcję kolejną i może być groźnie za chwilę. Dziewczyny z Wałczy. Teraz, może z kontrą trzeba wyjść tutaj właśnie w tym momencie. Jest Romańska w swoim stylu. Na wolną przestrzeń Supińska. Supińska i teraz właśnie Marchewa, czyli oczywiście Natalia Stasikowska będzie się podłączała do ataku. I właśnie Stasikowska przy piłce. Stasikowska, wrzutka, zagranie na Mazurkiewicz, to wykorzysta, jeszcze nie rezygnuje, ale ubiegła ją jednak Jedyniak, wybijając piłkę poza boisko. Był taki moment, że Jedyniak też nie była pewna do końca tego. Tak, myślała, że bramkarka wyjdzie może i złapie piłkę, ale nie dogadały się. I za chwileczkę stały fragment i już możemy zauważyć, że Natalia Stasikowska biegnie do piłki i Stasikowska rozpocznie od dośrodkowania piłki w pole karne. I jest to, będzie stały fragment, będzie groźnie. No i teraz pytanie, jak dziewczyny z Górniczej Konin to dośrodkowanie w pole karne z rzutu rocznego wykorzystają. Jest na linii pola karnego. Kilka dziewczyn z Górniczej, będę ciekawy, kto tam będzie zamykał tą akcję. Zobaczymy, Stasikowska! Krótka piłka i stoja i wpada! I jest 1-0! Jest gol! Po stałym fragmencie Górnicza Konin obejmuje prowadzenie pod sam koniec trwania pierwszej połowy tego meczu! Wielkie brawa! Brawo dziewczyny, dawaj! Ależ rozegrana ta akcja. Stasikowska we współpracy z Grochowską tam w polu karnym. Tak, bardzo ładnie rozegrany stały fragment gry. Było ciasno, w odpowiednim miejscu panie się znalazły. Dobiły! I jest 1-0! Górnicza Konin prowadzi w tym spotkaniu. Druga liga, grupa Kujawsko-Pomorska pod sam koniec pierwszej połowy tego spotkania. Stały fragment. Ja zawsze mówiłem, że stałe fragmenty w wykonaniu Górniczej Konin są nieraz zabójcze. Tak, a teraz groźne. Jak Stasikowska, jak zasadziła... Bramkarka nie miała nic do gadania. Pięknie dokończyłaś moje zdanie, Wiktoria. No, a teraz jeśli chodzi o bramkarki, to Fiedorowicz mocno doskoczyła, chwyciła piłkę i od razu nie ma co się zastanawiać. Szybko uruchomić pod nogi Romańskiej tym podaniem po ziemi. Masem. Środkiem spokojnie, mamy dużo wolnej przestrzeni.
Od nogi, tu dobrze, znowu Stasikowska. Mimo, że nie udało się do końca przyjąć tej piłki, to jeszcze wysunęła nogę, żeby do przodu przekierować to podanie. Filipowicz, tu jest blokowana cały czas przez założną. Stasikowska znowu z pierwszej piłki. Problemy dziewczyn z Wałcza. Stasikowska znowu doskoczyła. No. Romańska. Próba przyjęcia, jest Mandziel. Trzeba wycofać, wsadzić gdzieś tam tą piłkę wsteczną. Teraz dobra akcja, też myląca tutaj zgodzić się i Kućkiel, i Nowak w tym przypadku. Niby odegranie podaniem wstecznym, a jednak przekazanie tej piłki nieco po przekonnej, lekko do przodu. Po górce Filipowicz, ale w polu karnym nie było nikogo z drużyny Orzeł 2010 Wałcz. Fiodorowicz ma na piątce piłkę i za chwileczkę rozpocznie. Widać, że medyczki teraz grają na czas do końca połowy, żeby utrzymać ten wynik do końca połowy. 1-0, przypomnijmy. Rzut rożny Natalia Stasikowska. Teraz właśnie powstrzymywana dosyć mocno przez Biskupską i kończy się pierwsza połowa tego spotkania. 1-0 prowadzi Górnicza Konin po pierwszej połowie. Pod sam koniec ze stałego fragmentu zdobyta ta bramka. Postęp w fragmencie po rzucie rożnym. Bardzo ofensywny futbol prowadzony przez jedną i przez drugą drużynę. Było to widoczne podczas trwania pierwszej połowy i będzie to widoczne podczas trwania drugiej połowy. Także nie uciekajcie nigdzie, za 15 minut wracamy na antenę. O tak. Wracamy Państwu na 15-minutowej przerwie na drugą część tego barwnego spotkania. UKS Górnicza Konin kontra UKS Orzeł 2010 Wałcz. I po pierwszej połowie prowadzi Górnicza Konin 1-0. Pamiętamy ten rzut rożny wykonany przez Natalię Stasikowską. Bardzo mocny, bardzo dobry. Wpadła bramka pod sam niemalże koniec trwania pierwszej połowy tego meczu. Dużo tych sytuacji było podbramkowych, kilka nie do końca może wykończonych, ale już z każdą minutą młode medyczki się rozkręcały i pamiętamy te próby oddawania strzałów, czy to w polu karnym, czy sprzed szesnastki Mandziel, czy właśnie te groźne stałe fragmenty. I to wszystko poskutkowało tym, że mamy 1-0, mamy prowadzenie, ale teraz zaczynamy drugą połowę. Tak, dziewczyny mają szansę tutaj wygrać w tym meczu i zdobyć swoje 3 punkty. 15-minutowa przerwa za nami. Jestem szalenie ciekaw, jakie wskazówki trenerki obydwu drużyn swoim dziewczynom przekazały. No. Znowu jest tam niebezpiecznie, trzeba interweniować. Chojnacka, znowu defensywne zadania, teraz Grochowska, bo znowu Kućkę, pamiętamy te, no, niewiele zabrakło, był to strzał na dalszy słupek, widzieliśmy Annę Nowak. No i właśnie pamiętasz, jak opowiadaliśmy podczas trwania pierwszej połowy tego meczu, że te akcje, które kreuje Wałcz, to zazwyczaj gdzieś podanie w pole karne, potem odegranie do boku. Taką zagrać, no. Że najpierw do środka, a później wycofać. Trenerka Anna Łukaszewicz, już znana jeśli chodzi o nasze transmisje, bowiem pamiętamy kadrę zachodniopomorską, również prowadzi do lat 16. No i tą kadrę zachodniopomorską pokonała kadra Wielkopolski po dwóch bramkach. Kingi Kozak i Darinowa, która tam też dużą rolę odegrała. Zawodniczki z Medyka straciły bramkę. Właśnie. Dobrze, że byłaś czujna i to zaobserwowałaś, bo ja tak spojrzałem tutaj na naszą publikę. Tak, Karcia pierwszy strzał obroniła, a później dobitka już nie miała szans. No i 1-1. Pierwsza bramka pod koniec pierwszej połowy wpadła dla Górniczek, a teraz otwarcie mocne Wałczu. Czyż na takiej, opisz tą całą sytuację. No, widać, że medyczki myślały, bardziej były pewne siebie, że weszły tak w tą połowę, że wygrywają i prawdopodobnie przez to straciły bramkę na początku meczu. Myślisz, że troszeczkę zapewne siebie? No, też możliwe, bo czasami tak jest. Ale teraz już Stasikowska od razu po przekonej na Mandziel, ale już dobra piłka Mandziel kontra, grająca z numerem 20. Ta, która weszła w podstawowym składzie po raz kolejny, jeśli chodzi o te spotkania, Marta Sukiennik. Dobre było to zagranie, dosyć mocne, no ale za chwileczkę zobaczymy, co będzie się działo, bo już te akcje będą kreowane bliżej pola karnego drużyny z Wałcza. Widzimy, że Julia Grochowska dobiegła do futbolówki. Grochowska za chwileczkę rozpocznie, czy będzie to podanie od rzutu z autu do biegającej Mazurkiewicz. Dokładnie, dobre przyjęcie. Teraz trzeba będzie od razu po ziemi zagrać się, chciałem powiedzieć, w pole karne, jednak opuściła ta piłka pole karne. No i tym samym golkiperka drużyny Wałcza, Szperkowska, która jest także w kadrze lat 16, rozegra tą akcję poprzez Oliwię Michorek. Rozpadle wzdłuż linii próbuje iść Michorek. Ponownie ona przy futbolówce, odegrała jej piłkę Biskupska.
A my przypominamy, że już jutro o godzinie 17 Medic Polo Market Konin kontra AZS Wrocław. Nie może Was zabraknąć. Będą również konkursy z nagrodami między pierwszą a drugą połową spotkania w czasie przerwy. Znów będziemy zadawać kilka pytań, a do zgarnięcia parę fajnych nagród. Odrzutu z autu, za chwileczkę założna. Mówiliśmy o siostrze Julii, która też ze mną komentuje mecze, że w zeszłym roku miała operację kolana. No i czekamy też na powrót tejże zawodniczki. Siostra Wiktoria, tradycyjnie jeśli chodzi o lewą obronę, i teraz znów trzeba będzie wykonywać te defensywne ataki. No, ależ przebiła się teraz Ciesiułka w pole karne. Zostawiły jej troszeczkę tam przestrzeni. Ale na szczęście boczna siatka. Tak jest, boczna siatka, ale znów niebezpieczna sytuacja, podobna do tej, która miała miejsce kilka chwil temu i tej, która się zakończyła bramką. Na remis. Na remis. Kolejna groźna akcja. Rzut rożny. No i zobaczymy, czy teraz po tym dośrodkowaniu Ciesiułki znów może Nowak wykorzysta tą szansę. Piłka jednak opuści. Na szczęście 16 piłka metr. Nikt do piłki nie doskoczył. I Mandziel sobie główkuje teraz. Znowu zagranie na skrzydło. Dosyć ciekawie rozegrały teraz tą szybką akcję. Sukiennik tym podaniem w kierunku Ciesiułki. Ciesiułka w tej drugiej połowie naprawdę dobrze na tym skrzydle, ale też w pierwszej połowie tego spotkania pamiętamy kilka dobrych akcji związanych z tą piłkarką. Grochowska szuka Chojnackiej, no i ją znalazła. No i znowu Marchewa. Wyższa piłka, ta w stylu Marchewy. Zagranie na Mandziel. Widać, że w tej drugiej połowie zgodzi się ze mną. Często Angelika jest wykorzystywana w tych wszystkich akcjach ofensywnych. Dużo teraz będzie podań na skrzydło. I też trzeba brać pod uwagę fakt, że ten ciężar gry będzie znowu sprowadzany na właśnie na skrzydłowe, więc będzie troszeczkę tej gry skrzydłami. Mandziel, pole karne. Tu jednak znowu interwencja defensorek, choć cały czas była tam Rożkowiak, napastniczka, dla której to pierwszy mecz w barwach Górniczej Konin, podobnie jak Mazurkiewicz. Gdzieś z kontry szukają też tej gry dziewczyny z Górniczej. Tutaj troszeczkę błędy teraz widoczne Długołęki. Wałś teraz próbuje z kontry. Tak, a to kontra za kontrę idzie. Do niej! Oj, no i znów niebezpiecznie. I znów ta, która zdobyła bramkę, Nowak. Wyszła daleko do wybronienia. Ale ładnie wybroniła. Tak, Fiedorowicz, wielkie brawa. Nie ma prawa tak zagrać! Wybicie z szesnastki. Od razu w kierunku środka pola. Ten środek, zwróć uwagę, że przez jedną i przez drugą drużynę został wyłączony jeszcze podczas trwania pierwszej połowy tego spotkania. Ciesiułka chce jakby zawężyć tę akcję, ale traci. No znowu Romańska przy linii bocznej. Odegranie tutaj nie było za bardzo do kogo. No i teraz przechwycenie tego podania przez Stasikowską pokazuje, że do końca walczy o tą piłkę. To jest już któraś taka sytuacja w tym spotkaniu, kiedy Stasikowska wyjdzie po tą piłkę, a teraz Romańska do zagrywającej. Ajejej! To podanie wyższe było lekko zablokowane przez Wizjan w kierunku właśnie podłączającej się do ataku Stasikowskiej. No, rozszerzamy akcję, teraz zawężymy. Romańska, kontra. Jak widzieliśmy, Kuckiel i również Długołęka. Lekkie błędy w komunikacji w zespole z Wałcza widoczne na naszych ekranach. Będzie rzut wolny, będzie stały fragment i za chwileczkę rozpoczniemy ponownie i wznowimy grę. Rozegranie akcji poprzez nową linię obrony. Jest tutaj Sukiennik. Gdzieś po przekodnej znalazła tym podaniem Ciesiułkę. O, widzę, że teraz trenerki tam będą przekazują wieści swoim podopiecznym. Przypomnijmy, że Górniczą Konin prowadzi trenerka Kasia Daleszczyk, Dagmara Grat i Marta Woźniak. Marta Woźniak, najdłużej grająca w Medyku Polo Market Konin piłkarka od 1994 roku. Cały czas
również właśnie służy tymi radami trenerskimi wszystkim zawodniczkom grającym Medyku Polomarket Konie, a Kasia Daleczyk i Dagmara Grat to oczywiście zawodniczki ekstraligowego Medyka Polomarket Konie. No i teraz pod nogi, no a podłączającą się Romańską, może tak jak z tym Olimpem gościną, bo przez skrzydło jakieś podają, teraz odegranie do boku i jest Stasikowska wrzutka w pole karne, tam już nie do końca możliwe, że to Mazurkiewicz nie wykorzystała jeszcze Mandziel, ale aż się przypomniały te emocje z Olimpem gościną, kiedy tutaj właśnie w tym miejscu, dosłownie, Romańska prosto. To była bramka. Tak jest, ze skrzydła tym strzałem po ziemi. Teraz groźna kontra. Mocna piłka na podłączającą się Nowak. Nowak, teraz Chojnacka musi asekurować tą futbolówkę do samego końca, gdy ją tylko chwyci Fiedorowicz. Niezwykle groźna odpowiedź i dosyć szybka w Bałczu. Ale dobre kreowanie tej akcji, te krótkie podania. Jak pamiętamy, kilka chwil temu z udziałem Romańskiej. No i Kuckiel. Wyższa piłka, ale tam za daleko jednak było za wcześnie. Nowak i spokojnie Fiedorowicz pod nogi założnej, założna. Znowu być może jakoś będą chciały dziewczyny z Górniczej Konin skrócić to pole gry. Tak, będą chciały zdobyć kolejną bramkę na zwycięstwo. Pamiętamy, jak w pierwszej połowie starały się zablokować w strefie defensywnej swoje przeciwniczki. Znowu potężna piłka ze środka po przekątnej na skrzydło. Widać, że właśnie to, o czym mówiliśmy podczas trwania pierwszej połowy, to, o czym mówiliśmy pod koniec pierwszej połowy, na początku drugiej połowy, że będą starały się grać skrzydłami. I to jest widoczne, kiedy tu jest Mandziel i kiedy teraz dotarła do tej piłki. Choć z przebitki nieco lepiej Biskupska. Od razu odegranie do Jedynowicz. Basia, nie! Sama nie wygrasz i zobacz, nie macie! Tutaj trenerka Marta Woźniak słusznie mówi, że tutaj trzeba się asekurować tym Polkom. Tak, nie można iść samemu. Jak jedna osoba idzie, to cała drużyna. Nikore! Zacznij myśleć! Założna. Nieco dalej się przesuł. Przesunęła. Podobnie jest Stasikowska, trzeba znowu odbudować akcję. Troszeczkę tych podań wstecznych też trzeba w tym spotkaniu uruchomić. Do piły! No ale znów niebezpiecznie, bo jest ta Kuckiel. Kuckiel, szybka wymiana futbolówek z Ciesiłką skrzydłową. Piłka jednak opuszcza boisko i mamy kilka dosłownie sekund przerwy. Odrzutu z autu. Wielkie emocje nam tutaj towarzyszą na stadionie w Koninie. Piękny dzień. Niezwykle, rzekłbym. I ktoś lata na paralotni, dostrzegam. Ale spójrzmy na to, co dzieje się na boisku. 1-1, przypomnijmy. W drugiej połowie bramkę dla Wałczu zdobyła Anna Nowak. To ta sytuacja, którą dokładnie Wiktoria zaobserwowała. No i za chwileczkę odrzut z autu. Michorek. Może w kierunku Filipowicz, tak jak to miało miejsce podczas trwania pierwszej połowy tego meczu. Jednak gdzieś w okolice pola karnego podbiła sobie piłkę Nowak. Piłka była w polu karnym, opuściła jednak ten groźny punkt. Nikogo tam nie było, żeby ktoś mógł doskoczyć. No co prawda była Kuckiel, ale była blokowana przez Chojnacką. I z piątki znowu zacznie Paulina Masel. Może być mocne wybicie, charakterystyczne dla Pauliny. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie środek pomocy. Teraz w obronie i w tej obronie też sobie dobrze radzi, ale często też gdzieś tam stara się w ten środek pola iść. No, znowu Fiedorowicz, dobrze. Wybroniona sytuacja, duży plus Karoliny. Znowu rozszerzamy, Grochowska pod nogi Romańskie. Romańska sprytnie sobie teraz poradziła z przeciwniczką. Romańska, długi dribbling, no i zagranie. Pod nogi Roszkowiak, Mandziel. Pod nogi Mazurkiewicz, jeszcze może ze drugiego skrzydła Supińska, ta, która tak fajnie się rozkręcała w pierwszej połowie. Pamiętam, jak się rozpędziła z jednej strony boiska, to włączyła motorek, niczym pamiętam w poprzednim spotkaniu Medyka Polmarkes 2 Konin, jak z jednej strony boiska na drugą świetnie, tak szybko wędrowała Klaudia Olejnicza, prowadząc piłkę, rozszerzając każdą akcję. Przypomnijmy, że 4-0 wygraliśmy tamto spotkanie, a już kolejne spotkanie w sobotę na wyjeździe ze Stargardem Szczecińskim. Wyrównane będzie to pewnie starcie i bardzo emocjonujące. Stargard, który wygrał drugą ligę, właśnie grupę kujawsko-pomorską, i awansował do pierwszej ligi grupy północnej. Może tu za chwileczkę. I wznowimy. Nasze, nasze! A my zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.medykkonin.pl, do polubienia nas również na Facebooku i do śledzenia tego wszystkiego, co dzieje się w Koninie, jeśli chodzi o kobiece piłkarstwo, a zapewniam, że dzieje się tu dużo i to wszystko będzie opisywane, filmowane i dokumentowane. I teraz Mandziel na skrzydle. Brawo, Mandziel!
krzycza jednak interwencja grającej z numerem 20 z Sukiennik, lewej obrończyni. Nie ryzykowała, znając w tym spotkaniu już to, co położyła na boisku Mandziel, że może gdzieś tam odskoczyć z tą piłką i iść pole bramkarki, dlatego też wybiła na aut. No i za chwileczkę Grochowska, a tutaj... Kilka przerw. Już rozpoczynają z automedyczki. Pod nogi Grochowskiej. Grochowska wykorzystała tą siatkę między nogami Ciesiułki. Ponownie wyjście z przebitki. Roszkowiak. Dziewczyny dają za łatwo sobie odebrać piłkę z przodu. No, no jeszcze Mazurkiewicz nie rezygnowała. Teraz Grochowska może to przetrzymać. Włożyć tą piłkę do Romańskiej, dokładnie ta przed linii pola karnego, ale teraz dobrze odegranie do boku do Mandziel, jednak ta piłka natrafiła po drodze pod nogi Sukiennik. No i teraz Chojnowska musi interweniować już w swoim stylu defensywnie, bo widzimy, że zbliża się ta Kuckiel, niezwykle groźna napastniczka. Od razu zagranie na podłączającą się Nowak, ale znów Fiedorowicz chwyta piłkę. Cały czas ten jeden, ten stały, można powiedzieć, fragment rozegrania końcówki ataku w wykonaniu Wałcza. Medyczki starają się kreować kolejne akcje. Teraz muszę troszeczkę włączyć ten czwarty bieg. Niestety spalony. Offside. A to chyba dopiero pierwszy offside gwizdany w tym meczu. A ja już dostrzegam, że rozgrzewają się kolejne zawodniczki Górniczej Konin, między innymi właśnie Julia Założna, która może zaliczyć dzisiaj powrót po długiej rehabilitacji, kontuzji, operacji. Teraz gry... Chojnacka. Tak, po główce. Trzeba opuścić poleka. Teraz. Znów rzutka. No! Znów groźna sytuacja tutaj. Tak, offside, ale groźna kolejna sytuacja, co by nie było. Sporo tych sytuacji na swoją korzyść jednak w tej drugiej połowie tego spotkania mają dziewczyny z Wałcza. No tak, i tak. Chyba bardzo tak pozytywnie podbudowująco zadziałała na nich ta zdobycz bramkowa dzięki Annie Nowak. I to jest widoczne w tym meczu, bowiem nie ma tutaj żadnej blokady w defensywie. Dziewczyny z Górniczej migrują między jedną a drugą połową, ale mimo to jednak więcej tych akcji na korzyść, akcji ofensywnych, ataków w polu karnym właśnie mają dziewczyny z Wałcza i te też konstruują jakoś ten atak w polu karnym. Strata piłki. Ale my też cały czas staramy się. Dobra interwencja. Grochowska musi teraz ubezpieczać piłkę, doskoczyła Chojnacka pod nogi Grochowskiej i trzeba uciekać do przodu. Od razu po przegodnej, Romańska. Znów w jej stylu, wyższa piłka do Mandziel, ale może trafić jednak pod nogi grającej z numerem trzecim Jedynowicz. Jeszcze walka do samego końca. Spokojnie, odrzutu z autu do Mandziel, podanie od Romańskiej. Niedokładne jednak przyjęcie, piłka troszeczkę uciekła do tyłu. Widzimy, że Jedynowicz jeszcze do końca walczyła, ale za chwileczkę akcja bliżej pola karnego drużyny z Wałcza i odrzutu z autu Grochowska. Do biegającej, jednak do tej, która była i oczekiwała na tą piłkę, czyli Roszkowiak. Strata. Ponownie przejęcie inicjatywy, zagranie na skrzydło do Kuckiel. Kuckiel, ale przed nią jest właśnie Chojnacka, która spokojnie będzie, a nawet bym powiedział niespokojnie, asekurować tą piłkę wprost w dłonie Karoliny Fiedorowicz, bramkarki, golkiperki drużyny Górniczej Konin. A co próba rozegrania tej akcji. I to w próbie rozegrania akcji od początku. Możesz się pomylić, graj do końca! Szybko odrzutu z autu, Ciesiułka. Ponownie Ciesiułka z skrzydłem. Wrzutka, no i tam cały czas zwróć uwagę, że jest Nowak. Również jest Biskupska. Tak, cały czas groźna akcja przeprowadza Wałcz. 1-1. Ani jedna, ani druga drużyna nie ulega żadnej, nawet najmniejszej wątpliwości. Tutaj nie chce się podzielić punktami. Ale Karolina spokojnie złapała. Dobry też czas reakcji ma. Tak, bardzo dobry. Pewna jest też tego. Widać, że wszystkie też te piłki chwyta, prawda? Ona nie piąskowała tu nic w zasadzie. Czyli jest pewna tego wszystkiego, tych wszystkich sytuacji. Prawdopodobnie za chwilę wejdzie Julia założona na boisko, bo już są rodzice też, Julki i Wiktorii przyjechały. Zmiany. Spoglądać na mecz. Już. Dawaj Jula, już się ubieraj. Już chodź Jula, chodź. No i wejdzie Julka. Za kilka chwil wielki powrót Julki założonej na boisko. Pani komentator. Wraca do gry, ale to za kilka chwil, a my jeszcze zwróćmy uwagę, leciutka piłka, taka wyższa. Chojnacka dla Wałcza. Właśnie, poprzez Kuckiel, ale cały czas Chojnacka dobrze pilnuje Kuckiel.
A my oczywiście cieszymy się. Już rozpoczęły z rzutu wolnego. Tak, a my cieszymy się, że te przybywają kibice, kibicki, młode zawodniczki. Czyli cieszę fakt, że czytacie naszą stronę Medyk Konin i przybywacie na mecze. Nieprzyjemna sytuacja teraz związana z Chojnacką i z Długołęcką. I za Chojnacka dostała żółtą kartkę. Dosyć szybko. Długo się pani sędzia Michalina Diachow nie zastanawiała. No i za kilka chwil. Wałcz rozpocznie z rzutu wolnego. Otóż to. Pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu. Na Chojnackiej i Długołęcka za chwileczkę rozpocznie od rzutu wolnego. Może być mocny. Niebezpiecznie może być. Tak, może być mocno niebezpiecznie i będzie dośrodkowanie. Długołęcka. Ale pod nogi Stasikowskiej, jak widzimy, z błędami. Stasikowska jeszcze szybsza! Znowu, ale ona jak się dzisiaj rozpędzi, to niemal, że te swoje przeciwniczki w tych przebitkach potrafi przeskoczyć, ale niebezpieczna to była sytuacja i będzie potrzebna. Pytanie, czy będzie potrzebna pomoc teraz fizjoterapeuty Łukasza Jaszczaka za kilka chwil. A Stasikowska też dobrze przepracowała sezon przygotowawczy. Bardzo duży progres. No Julka szykuje się do wejścia. Tak jest, numerem 13. Zaraz dowiemy się, za kogo wejdzie. Słyszymy wskazówki od pani trener, że tutaj w okolice marchewy się zjawi. Czyli Natalii Stasikowskiej, Julia Założna. No i za chwilkę powrót. Po długiej, długiej nieobecności do gry w Górniczej Konik, po tej kontuzji. No. To tam ze Stasikowską. Wejdzie za, tak jak się tego spodziewałem, za Natalię Romańską, Julia Założna. Wielki powrót! Po długiej nieobecności, tak jak wspominaliśmy, jest już Julka na boisku i za chwilkę wznawiamy. Wszystko wygląda na to, że z marchewą w porządku, także wkraczamy do gry. No i teraz też powiem w świeżości, nowe siły. Oddały piłkę i Fiodorowi zaczyna od bramy. Uruchomienie, ale tu doskoczyła do tej piłki znikąd Długołęcka. Pod nogi do Kuckiel. Kuckiel się asekuruje, chce odegrać piłkę do Ciesiłki na skrzydło. Znowu jest ta wrzutka w pole karne, ale chwyta Fiodorowicz. Tak jest. Chwyta Fiodorowicz. Od razu wybicie z 16, z linii pola karnego. Po główce. Przewrotkę teraz próbowała uskutecznić Długołęcka, a nic jednak, nic z tego. Jest marchewa. Trzeba odbudować akcję prostopadłym wycofaniem piłki w kierunku Fiedorowicz i Grochowska. Z przebitki, czy wyjdzie zwycięsko, jak sądzisz, z Ciesiłką? Nie, udało się. Ciesiłka i znowu może być tutaj wrzutka. No mówiłem. Ale no. Karolina Fiedorowicz. Znów dobra interwencja, ale ci dzisiaj ta Karolina napracuje. Ja jestem za... Wyjazd pan z Ponownie Długołęcka zatrzymana, jednak tam nieprzyjemna była sytuacja z Angeliką Mandzie. No. Ale chyba wszystko w porządku. Upomnienie tylko od pani sędzi. Nie skończyło się to żółtą kartką. Może być teraz groźnie, ponieważ rzut karny dla zawodniczek z Wałcza. Pytanie, czy to będzie strzał w kierunku bramki na dalszy słupek, jak sądzisz, po przekodnej, a wykonywać ten rzut? Tak, coś mi się wydaje, że będzie próbować strzelić albo na długi słupek, albo nad murkiem. A próbować właśnie będzie Długołęcka. Albo na wrzutkę. Dziewczyny, każda swoja! Albo na wrzutkę. Tam będzie znów Kuckiel, trzeba ją pilnować. Znów Chojnacka ją będzie pilnowała. Rzutka, spokojnie Chojnacka. Chojnacka. Dobra interwencja, znowu w defensywie. Izy. I za bardzo dobry mecz dzisiaj gra i bardzo dobrze przejść na piłki, bo mogłoby być wyższy wynik. Ona też bardzo fajnie zagrała właśnie w Białymstoku na turnieju kobiecej piłki nożnej, o którym opowiadaliśmy na początku naszej transmisji. Może być groźnie, o. No, Ciesiłka, Ciesiłka, podwyższy na 2-1. 2-1 dla Natalia Ciesiłka. Znów wykorzystała miejsce w polu karnym, wcześniej Nowak na początku drugiej połowy, a teraz Ciesiłka, jak mogliśmy zaobserwować tam. Było w tym polu bramkarki jednak sporo wolnej przestrzeni. Jak ty byś opisała tą sytuację, gdybyś tam stała na miejscu Karoliny, widząc tą akcję? Bo na pewno teraz w głowie miałaś te pole, które miało w oczach Karoliny. Mogłoby być bardzo trudno wybrać taką sytuację, ponieważ miała już zawodniczka praktycznie z takiego bliska do bramkarki i sama była praktycznie, bo nikt do niej nie podbiegał. Krótka piłka, krótka akcja. Tak, tak. To już trudno było do wybrania dla bramkarki. Jednak od początku ta druga połowa nie pomyśli Górniczej. Bramkarka nie ma łatwych zadań na boisku, więc
Będzie zmiana za chwileczkę. Była zmiana w barwach górniczej. Przypomnijmy, Julka Załoszna wyszła na boisko. Za chwilkę będzie zmiana pierwsza w tym spotkaniu, jeśli chodzi o drużynę z Wałcza. Z numerem 8 dostrzegam Marię Grudkę, która również jest w kadrze wojewódzkiej do lat 16 Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. Znowu potężna piłka na Kuckiel i znów Chojnacka. Chojnacka, Grochocka, dobra współpraca w tym spotkaniu między tymi dwiema zawodniczkami. Tak, bardzo widać, jak dobrze je ze sobą współpracują. Znów próbowała, ale uciekła ta piłka i tym samym Grochowska za chwilkę odrzucił z aut. Z Wałczu. Maria Grudka kontra grająca z numerem 15, Marcelina Biskupska. Wejdzie w jej miejsce właśnie Maria Grudka. Z numerem 8. Jeszcze gramy, dawaj, dawaj jeszcze. Ja rzucę auto medyczki. Miała plecy, widzieliśmy Sasikowska w postaci właśnie Grudki, która weszła kilka chwil temu na boisko. No i za kilka chwil wznowimy. Troszkę warunki atmosferyczne się poprawiły. Nie, to słońce już zachodzi nad pięknym, słonecznym dzisiaj Koninem. Co najmniej będzie trochę chłodniej, będzie się łatwiej dziewczynom grało. Tak. Znowu Ciesiłka skrzydłem, zdobywczyni bramki sprzed kilkunastu dosłownie chwil. Kolejna Ciesiłka. Groźna akcja. Zwróćcie uwagę, sama wchodzi w to pole karne ze skrzydła. Dobry powrót zawodniczki, ale nieprzyjemny. No, będzie tam ucierpiała. Będzie potrzebna pomoc fizjoterapeuty Łukasza Jaszczaka, który pędzi na boisko. Nieprzyjemna to sytuacja, ale jak mówiliśmy, ten sezon, który naprawdę tak na dobrą sprawę się otwiera dla drugiej ligi grupy kujawsko-pomorskiej. Dla pierwszej ligi już się otworzył, dla ekstraligi już dawno. No, we wszystkich tych ligach są jakieś przykre okoliczności, jeśli chodzi o drobne kontuzje. Tak jak na przykład Lili w ostatnim meczu tak, grały. Ale z Lili już wszystko w porządku. Najważniejsze. Tak jest. Również jeśli chodzi o Sztorm Gdańsk, to ostatnio miałem przyjemność komentować mecz w TS Mitech Żywiec kontra Sztorm Gdańsk, także już Klaudia Słowińska wróciła do gry po tej drobnej kontuzji, której nabawiła się na kadrze do lat 19, a teraz właśnie zbliżamy się do turnieju eliminacyjnego do Mistrzostw Europy do lat 19 w Plewiskach i we Wronkach, właśnie w województwie wielkopolskim, niedaleko od Konina, niedaleko od Poznania. I tam właśnie nowy team trenera Marcina Kasprowicza i Adama Ciupińskiego powalczy o Elite Round. Wszystko już uspokojone. Mandziel wstała. Jeszcze rozchodzi. Zaraz się rzuci na piłkę. Masel za chwilkę uruchomi. Z rzutu wolnego. Na krótko do Marchewy. Chojnacka. Do też czujnie się zachowała, prawda? Od tak, razu tak. Rozrzuciła do linii tą piłkę. Zobaczymy, że z kuczkiem. Marchewa. Fajnie się przebiła tą piłką. No Marchewa w tym sezonie to powiem, że to będzie naprawdę barwną postacią w Górniczej. Okej. Jednak musi Mandziel opuścić boisko i w dziesiątkę teraz gra Górnicza. Ale chyba będzie dobrze i za chwilę wejdzie zawodniczka. Tutaj trenerka Kasia Deleszczyk krzyczy. Wskazówki. Bardzo słuszne w tym przypadku. I teraz żeby je stosowały dziewczyny z Górniczej. To sprawi, że osiągną sukces w tym spotkaniu. 2-1. Trzeba doprowadzić na pewno póki co do remisu na 2-2, a potem starać się jeszcze podwyższyć tą poprzeczkę, ale póki co widzimy, że... Różny dla zawodniczek z Wałcza. Natalia Długo-Łęcka. No mamy już jakieś takie, tak powiem... Dawać blisko, każda swoją! Jasności tej drużyny, bo wiem, kilka zawodniczek w kadrze wojewódzkiej lat 16 już widzieliśmy na naszych ekranach. Jeśli chodzi o Wałcz, no nieudana. Lekko wykonany ten rzut roczny. Jeszcze chce teraz Długołęcka jakby zrobić ponowną wrzutkę, skorzystać jeszcze raz. No i Chojnacka, lekko kiwana. No. Fiedorowicz rzuciła się i wybroniła, ale znowu Nowak tak po ziemi lekko dała ten strzał. No mogło być groźniej, ale dziewczyny bardzo dobrze zagrały w obronie. Znowu uruchomienie. No Marchewa, głowa do góry i gramy dalej. Znowu kreowanie akcji przez Wałcz, takie akcje w trójkącie i znów ten, pod nogi. Ten mecz jeszcze można wygrać. Otóż to. Pod nogi Kuczkiel na linii pola karnego, znów Ciesiłka. W pierwszej połowie nie była tak groźna jak w drugiej na tym skrzydle. I to jest druga taka sytuacja, gdzie ona samodzielnie tym skrzydłem wchodzi. Fiedorowicz. W ostatniej chwili. Mandziel chyba za chwilę wejdzie na boisko. Tak, czyli znów będziemy mieli jedenastkę w pełni górniczej. Konin.
kilka chwil. Jeszcze Fiodorowicz musiała zaskoczyć do piłki. I już na boisku zawodniczka. No ale teraz Ciesiółka to póki co przynajmniej nie wejdzie tym skrzydłem w pole karne, ale będzie dośrodkowała z rzutu rożnego, chyba że tak rozegrają ten rzut rożny, gdzieś zagra do wbiegającej z numerem 20 Sukiennik i jeszcze podłączy się do tego ataku. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Kilka chwil, nie będzie mocna wrzutka jednak. Nie, mówiłem! Mówiłem, że tak może być. Mówiłem, ale nie wejdzie jednak w pole karne. Będzie wrzutka. Czyżby? Trzeba od razu uciekać z tą piłką. Nie, faul był. Znów niebezpieczny. Ale mówiłem, że tak może być, że ona wejdzie? No, no. A to był właśnie dobry pomysł, żeby tak zrobić też. Obiektywnie mówiąc tak. No i Maser. Po przekodnej, gdzieś do linii bocznej. Jest tam Sopińska. Nie dostaje jednak dobrych piłek w tej drugiej połowie. Patrycja. Bardziej druga strona, drugie skrzydło wykorzystywane w tym przypadku, jeśli chodzi o śmigającą tam Mandziej. I jest rzut wolny. Teraz ponownie walcz. 2-1, przypomnijmy. Marchewa, rzut roczny i potem akcja w polu karnym. Jeszcze sytuacja właśnie... Zagrałem piłkę do tyłu. Na spokojnie. Grochowską. Tak, ponownie chcą kreować akcję. No i teraz tak, to one podwyższają tą linię obrony. Mają przewagę, więc starają się grać spokojniejszą piłkę. W pierwszej połowie nie dało się wypracować tak spokojnej piłki, aczkolwiek te akcje były naprawdę imponujące i bardzo ostrała w jednej i drugiej drużynie. Ale wojownik Chojnacka od razu się pozbierała i stanęła. Grochowska z autu. Do kogo? Do Mandzi. Główką dobrze teraz przekazała piłkę Roszkowiak. Do tyłu. Marchewa. No trzeba odbudować. Do Izzy zagrała. Iza. Przyjemna znowu sytuacja, teraz Kuczkiel kontra Chojnacka. Chojnacka już jedną kartkę żółtą otrzymała w tym spotkaniu, musi uważać. Musi uważać, bo żeby nie było, że czerwony dostanie. Później chyba będzie miała pauzę w kolejnym meczu. W sobotę by już nie pojechała na mecz. No i to byłoby osłabienie dla drużyny. Właśnie w tej linii obrony. A my przypomnijmy, że w następnej kolejce Górnicza Konin na wyjeździe mierzy się z Ostrowią 1909 Ostrów Wielkopolski. Akcja w polu karnym teraz, na naszą korzyść. Trzeba znowu rozszerzyć. O, sprytnie teraz. Stasikowska jeszcze nie rezygnuje gdzieś tu skrzydłem. Tam jest Mandziel, szuka tej piłki do niej, ale znów zablokowana jednak. Ale rzut z autu za chwilkę Grochowska. Bliżej pola karnego przeciwniczek i Grochowska rozpocznie od podania. Właśnie w kierunku, w tym przypadku Roszkowiak. Mówiłem, że z Ostrowią zawalczy Górnicza Konin, a jeśli chodzi o drużynę Orzeł Wałcz, to na swojej ziemi podejmą Mustang. Czyli tą drugą drużynę w klasyfikacji generalnej drugiej ligi Grupy Kujawsko-Pomorskiej. Tak jest, przerwa na wodę, o której mówiliśmy, że to jest też z jednego punktu widzenia bardzo potrzebna na schłodzenie się, ale z drugiego też, żeby trenerki, jak w tym przypadku od lewej Dagmara Grat, Kasia Daleszczyk i Marta Woźniak przekazały swoim podopiecznym i również informacje trenerka Anna Łukaszewicz swojej drużynie po drugiej stronie boiska. Jeszcze jakieś 15 minut zostało. I wracamy do gry. Od wybicia z bramki zacznie Oliwia Szperkowska. Szperkowska. Strzałami zabójczymi Kingi Kozak nie poradziła sobie, jak pamiętamy, w pierwszej rundzie wojewódzkich kadr. Tak. Barna sobota, pamiętamy wtedy. Cztery mecze w Koninie. Dawaj wyżej! I chyba jak nie wiem, wszystkie były wygrane. Tak jest. Również kadra wojewódzka do lat 13, która podczas trwania meczu Ekstraligi grała na tym boisku. Wygrała 1-0 chyba. Tak, Livia z Zachodniopomorskiej piłki nożnej. Ładną bramkę. To pierwsze trenerki Anny Szymańskiej i Ani Jankowskiej. Na pewno wtedy jak na meczu Ekstraligi. Wówczas już jak Paulowana Paulina Masel. Wcześniej troszeczkę zakończyły trzynastki swoją grę. Na stadion przybiegła trenerka Ania Jankowska. Pozdrowiła kibiców i szybko mi wzrokiem przekazała te pozytywne wieści ze stadionu tutaj, na którym się znajdujemy, że kadra wojewódzka do lat 13 również odniosła swoje zwycięstwo.
Oj, znowu gramy. Cały czas wzdłuż linii. Sukiennik, Ciesiułka. Cały czas ta współpraca na linii defensorki skrzydłowej widoczna w tym spotkaniu. Znowu wrzutka w pole karnym. Fiodorowicz. I znowu Fiodorowicz. Znowu dobra interwencja, była tam Kuckiel. Teraz jakby troszkę zmieniły ten atak. Już nie grają tak na odegranie tej piłki z pola karnego gdzieś przed linię. Jeśli chodzi oczywiście o bałć. Środek. Ten środek musi być częściej wykorzystywany. Marchewa. Marchewa. Widać, że zawodniczki i medyka starają się walczyć do samego końca i jakąś płynną akcję zrobić, żeby mogły strzelić kolejną bramkę na remis. No cały czas starają się kreować ten atak pozycyjny, kierunkową wyprowadzać w tym spotkaniu. No i może teraz Mazurkiewicz, ale plecy już miała, choć Mandziel przyjęła inicjatywę. Znów niemalże wszystkie dziewczyny z Wałcza cofnęły się do defensywy i Mandziel ponownie ucierpiała w tym starciu. Troszkę szkoda, bo tam podłączyła się do linii pola karnego do ataku Weronika Roszkowiak. Teraz no, może być groźny rzut wolny w wykonaniu piłkarek medyka. Założna w swoim powrocie. Marchewa wykona rzut wolny. Tak. Jest tutaj Mandziel, żeby zamykać. Może ktoś jeszcze na przedpolu powinien stanąć. Za chwilkę się dowiemy, co z tego wyniknie. Prawdopodobnie będzie w światło bramki. Tak jest. No. Marchewa! Światło bramki z problemami, tam jeszcze chce dobić! Czy dobije nie? W ostatniej sekundzie jednak ponownie chwyciłam tą piłkę bramkarka Szperkowska. Ale mocny ten strzał rzutu wolnego, tak. Kolejny rzut wolny. To nieprzyjemna sytuacja widoczna na boisku. Znowu Marchewa. Tak, i Marchewa do dwóch razy sztukę. A może i do trzech, ale daj Boże do dwóch. Zobaczymy. Będzie rzut wolny. Jak zagra jeszcze raz tak samo, tylko że mocniej, albo no, ktoś wejdzie w bramkę, już miała problemy Szperkowska przy wybronieniu. Tak. Marchewa. Znów rzut wolny. Jest tam jedna. Aj. Wyczyściła z linii pola karnego defensorka. Jeszcze akcja przed linią pola karnego. Teraz. Nie można pozwolić do kontry. Masel do przodu. Szukała tą piłką gdzieś Marchewa. Roszkowiak. Marchewa. Wyjdzie zwycięsko z tej przebitki. Nie do końca. Inicjatywa teraz muszą powracać przechwycona przez Bałcz. Do boku. I teraz założna. Ale Wiktoria. W linię boczną. Supińska. Tak jak w swoim stylu odlatuje. W duszy i niebocznej, rozciągając tą akcję do maksimum. Jest Julka. Od razu wycofanie do siostry. Ale chyba... też czujnie się zachowała w tym przypadku, widząc, że tam naciera Marta Filipowicz. Znów nieprzyjemna sytuacja. Chyba w brzuch zgarnął, dostała zawodniczka medyka. Ale już wszystko w porządku. Także możemy wracać na boisko, wszystko spoko z Supińską. No i powrót. Znów Marchewa. Marchewa to krąży wzdłuż, cały czas tej już długiej linii. Tak, od tak. Jednej strony boiska na drugą. Stara się jak najbardziej pomóc swoim zawodniczkom. No, dzisiaj naprawdę tutaj bardzo dobry występ tej zawodniczki. A to dopiero pierwszy mecz Górniczej w tym sezonie. Tak samo również bardzo dobry mecz Izy Chojnackiej. Tak jest. Ale cała drużyna też pracuje na ten sukces i wydaje mi się, że ta komunikacja będzie coraz to lepsza. Też bierzmy pod uwagę fakt, że są nowe twarze, brakuje kilku zawodniczek, które zakończyły karierę, więc ten zespół też musi się zgrać. I zgrywa się i to jest widoczne. Tak, tak samo jak my miałyśmy, że jak grałyśmy mecze w Zamościu, tak samo grałyśmy nowym zespołem i też nam było na początku trudno się zgrać, ale udało nam się wygrać. Tam, gdzie zdobyłyście złoty medal, tak, przypomnijmy. Z Bielawianką, co wygrałyśmy. Tak jest, w finale. No teraz jesteśmy w temacie Bielawianki, to do AZS Wrocław przeszła Karolina Tyla. Zawodniczka bardzo dobra. Można, że ją jutro zobaczymy w meczu ekstraligowym, byłby to debiut dla tej zawodniczki, ale chyba jednak póki co będzie otrzymywała więcej szansy w pierwszoligowym zespole trenerki Kasi Barlewicz w pierwszej lidze Grupy Południowej. No ale we Wrocławiu to wszystko możliwe. Z czasem to no do Wrocławia, także teraz przeszła Sara Kieru, bramkarka reprezentacji Polski. Do lat 15. Ciesiułka
Ale się rozkręciła, pro przekątny, zagranie na skrzydło. Teraz pytanie, czy zdąży Kuckiel. Biegnie Grochowska, jest Masel, żeby blokować to podanie. Dobra, tam interwencja też założnej, która przytrzymała Nowak w tym polu karnym, żeby ta nie otrzymała tej piłki. Szykuje się kolejna zmiana w drużynie Wałcza. Jeśli chodzi o tą zmianę, to Anita Łukaszewicz z numerem 16 na naszych ekranach. Zobaczymy za chwileczkę, za kogo wejdzie ta zawodniczka, ale na razie jeszcze akcje ofensywne starają się tutaj wyprowadzić w ostatnich sekundach do tej zmiany. Tak jest! Jedynowicz do boku, rozrzucenie. Tu od razu pojawiła się Sukiennik. Rozszerzają te akcje jak tylko mogą. Dziewczyny z Wałcza i znowu skrzydły, może byście siłka. Czy wejdzie, czy jednak wrzutka mocna, nawet przerzutka na drugą stronę, po główce! Trudna. Po główce Anny Nowak i to już jest teraz 3-1. I trudna sytuacja do obrony, bramkarka nie miała tak, za bardzo szans. Główką. Jeszcze z tego, że główką na kozła. Ale to było mocne dośrodkowanie Ciesiłki i główką doskoczyła Nowak, no i jest 3-1 dla Wałcza. Za Martę Filipowicz za chwileczkę Anita Łukaszewicz wejdzie z numerem 16. Mocne rozpoczęcie sezonu w drugiej lidze w grupie kujawsko-pomorskiej drużyny Wałcza, trzeba przyznać. Drugie spotkanie na razie jest 3-1. To pierwsze, przypomnijmy, wygrały. I zawodniczki z Medyka zaczęły od Ale wiemy, boiska. Że zadziorki z Górniczej nie będą się teraz łamać i będą starały się szybko odpowiedzieć. Nie poddadzą. Wyjść z kontrą, tak. Jest jeszcze sporo czasu, Fiedorowicz znów musi interweniować. Do końca meczu zostało. To sporo czasu. No. No. Wiemy, że w kobiecej piłce nożnej się zdarzyć może możliwe. Wszystko i ja wielokrotnie mógłbym takie przykłady przytoczyć. Czy to z meczów Ekstraligi, pierwszej ligi, czy drugiej ligi. Tak, na przykład bramka z Gosirkami Piaseczną w 40 sekundzie. Tak. Jak nie nawet szybciej. Mocno i kolejny groźny strzał. Trener Kikaś. Miała ten hat-trick zdobyty w meczu z Piasecznym, a jutro przypominamy mecz z Wrocławiem. Będzie ciężkie starcie. No, zobaczymy, jak to wszystko będzie się układać. Emocje na pewno będą sięgać z Zenitu. Także już jutro usłyszymy się ponownie. Za chwilkę może być kolejna zmiana. Widać, że teraz trenerka Anna Łukaszewicz tak, chce pograć wszystkimi zawodniczkami. No żeby i każdy mógł chociaż na chwilę wejść. No i wejdzie Anna Sadło z numerem 4. Za kilka chwil. Zobaczymy do kogo. Na razie Masel uruchomiła po przekodnej. Tym zagranie w kierunku Supińskiej. Stasikowska. Stasikowska. Wyższa piłka troszeczkę z konieczności do linii bocznej. Masel, ponowne przyjęcie. Prosto padła piłka do, jak mogliśmy zobaczyć, założnej. Znów trzeba troszeczkę tych podań wstecznych uruchomić. Tu trzeba uciekać teraz. I może teraz Mandziel ma dużo wolnej przestrzeni. Trzeba troszeczkę rozszerzyć tą akcję. Ale pod nogi Stasikowskiej, tak, Marchewa. Jest tutaj Mazurkiewicz, ale nie zdąży jednak dobiec do futbolówki i odrzutu z autu. Za chwileczkę grająca z numerem 20. Marta Sukiennik, ale póki co to nastąpi, no to Anna Sadło grająca z numerem 4 wejdzie za grającą z numerem 10, a jednak za grającą z numerem 6. Zdobywczynię bramki w drugiej połowie na otwarcie Annę Nowak. Z autu rozproszą zawodniki z Wałcza. Sukiennik od razu tym podaniem w kierunku Długołęckiej. Jeszcze no od razu pressing stosują, żeby jeszcze chociaż tą jedną bramkę strzelić. A widzieliśmy, że Macurkiewicz chciała przechwycić to podanie, które kierowała Jedynowicz w kierunku Sukiennik. Była naprawdę bardzo bliska tego. Nie udało się niestety. Ciesiłka ponownie. Tu trzeba teraz tą linię obrony trzymać. Może być Ciesiłka. Kolejna groźna akcja. Pod nogi Kuczkiel Ciesiłka. Teraz interwencja dziewczyny. I faul na zawodniczce z Medyka. Znów do linii obrony zeszła Stasikowska, jak mogliśmy zaobserwować. Widać, że stara się dzisiaj i jest wszechstronną zawodniczką na boisku w tym spotkaniu. I za chwilkę rozpoczniemy. Znowu rozegranie przez linię obrony. No i za chwilkę będzie zmiana kolejna. Bramkarki. Tak, Karolina Łabęcka, grająca z numerem 12. Wejdzie za Oliwię Szpierkowską. Tak, a więc dzisiaj wszystkie dziewczyny z Wałcza zaprezentują się na boisku. No i teraz Grochowska fajnie się teraz podłączyła wzdłuż linii. Poza drugą linię, poza linię
pomocy. Gdzieś szukała tą piłką Angeliki Mandzie, ta jednak była troszeczkę zablokowana od rzutu z autu. Ponownie Grochowska do Mandzie na skrzydło, to jest trochę tej wolnej przestrzeni. Może. Jest w stanie to Angelika wykorzystać, ale jednak piłka ponownie poza boiskiem. Ale znów za chwilkę Grochowska coraz bliżej pola karnego przeciwniczek. Będzie zmiana golkiperki w drużynie Orzeł 2010. Bałcz, Oliwia Szperkowska. Sporo też tych sytuacji bramkowych dzisiaj wybronionych. I za kilka chwil właśnie zobaczymy Karolinę Łabęcką. Łabęcka już na boisku i za kilka chwil znowimy. Grochowska już czeka tylko, żeby podać tą piłkę od rzutu z autu. Do kogo teraz? Do Stasikowskiej. Uwolniła się lekko, teraz zwróćmy uwagę, marchewa od Długołęckiej. No ale znów Długołęcka jest przy niej. Ale teraz znowu się uda. Znowu ucieka. W kierunku Basi. Tak. Jest do asysty tutaj cały czas czujna Stasikowska. Ponownie Ciesiłka przyjmuje inicjatywę. Ciesiłka w starciu ze Stasikowską. Chojnacka wyszła daleko ze swojej strefy defensywnej. Teraz nie ma dziewczyn w obronie. No. O, myślałam, że kolejna żółta kartka dla Izy Chojnackiej. Będzie jednak dla marchewy. Druga żółta kartka w tym spotkaniu dla zawodniczek z Medyka. Natalia Stasikowska, żółta kartka, ale to też sprawiło, że pani sędzia przerwała tą akcję, która była naprawdę groźna, bo tam linia obrony została... Rozpadła się, dokładnie. Teraz może być kolejny groźny rzut wolny ze strony Wałcza. Od razu strzał poszedł z tego rzutu wolnego na bramkę. Fiedorowicz chwyciła, wybroniła. Tak, Długołęcka miała mocne uruchomienie tej akcji. Tego stałego fragmentu rzutu wolnego. Piłka opuściła boisko i za kilka chwil wznowimy. Niezbyt wiele już czasu pozostało do zakończenia trwania regulaminowego czasu drugiej połowy tego spotkania. Za chwilę sędzina może skończyć już ten mecz. Albo zostanie doliczony czas. Teraz błąd, jak widzieliśmy w defensywie Jednowicz. Od razu musiała wycofać tą piłkę do Karoliny Łabęckiej, golkiperki, która weszła na murawę kilka chwil temu. Pani sędzina doliczyła 3 minuty. Te 3 minuty naprawdę dużo się zdarzyć może i zobaczymy, czy to się zdarzy. Znowu niebezpiecznie, Ciesiłka, znów trzeba się wracać do defensywy. Może groźna akcja. Teraz zwróć uwagę, jak założna się rozpędziła. No i wpada! I wpada na 4-1. Widzieliśmy, jak właśnie Ciesiłka sama poszła w to pole karne. Nie zawahała się, oddała ten strzał po ziemi. Na dalszy słupek wpadło, jest 4-1, to jest już wysoka na niespełna 3 minuty przed zakończeniem tego spotkania, oczywiście strata. I wysokie to będzie prawdopodobnie zwycięstwo właśnie Wałcza. Dla Wałcza. I znowu medyczki rozpoczną z połowy boiska. Samodzielnie weszła skrzydłem, tak jak już nas do tego przyzwyczaiła w tym spotkaniu. Tak, bardzo ładna akcja zawodniczki, ale nie z korzyścią dla naszych zawodniczek. Supińska znowu tam blokowana przez Anitę, grającą z numerem 16, Łukaszewicz. Odrzutu z autu, będzie kreowanie od samego początku tej akcji przez drużynę z Wałcza. Zawodniczki z Wałcza są uspokojone, bo wiedzą, że mają 3-bramkową przewagę nad zawodniczkami i grają spokojniej. Tak. Ale nadal próbują stworzyć akcję. Znów odbudowa. Jedynowicz wycofała do Łabęckiej. Łabęcka na wolno przeżyć do Sukiennik. Tutaj Mandziel jest czujna. Żeby przechwycić, jest Stasikowska. Rozrzucenie do boku często kończy się właśnie tym, że może ta akcja zostać wykorzystana na korzyść przeciwniczek. Jednak tu tak się nie stało. Ciężar gry przeniesiony szybko na drugą stronę kolejna boiska. Kolejna możliwa groźna akcja dla Wałcza. Anna Sadło na linii pola karnego. Odegrała tą piłkę. Marchewa przejęła piłkę i kryłem teraz nasze zawodniczki. Chcą strzelić jeszcze jedną bramkę. No i teraz Julka Założna. Założna. Krótka piłka, jednak interweniowała tutaj Wizjan. Środkowa obrończyni drużyny z Wałcza. Przez środek znowu próbują się przebić. Tutaj była właśnie ta, która weszła kilka chwil temu na boisko. Anna Sadło po przekonnej. Jest ponownie akcja drużyny z Wałcza. Jeszcze Mandziel, nie rezygnuje. Chojnacka.
Teraz już trzeba chyba wszystko postawić na jedną kartę. Mocno wybić do przodu. No i teraz Kuckiel. Kolejna groźna akcja. Ale powstrzyma ją. Świedorowicz. Dokładnie. Obroniła. Jeszcze tam rozpędzona była, jak mogliśmy zaobserwować. Ale Paulina groźna Masę. Sytuacja, bo były praktycznie dwie zawodniczki. Dużo wolnej przestrzeni. Jednak tutaj w defensywie zostawiają dziewczyny z Górniczej Konin. Pola. I może Ciesiółka. Być groźna akcja. Ciesiółka i Kuckiel teraz. Kuckiel! Odgwizdany. Na szczęście spalony. Przy asyście byłaby ta bramka, na szczęście offside odgwizdany dla Górniczej Konin. I kończy się to spotkanie wynikiem 4-1. Wygrywa drużyna Orzeł 2010. Wałcz, przypomnijmy, bramkę dla Górniczej Konin z rzutu rożnego. Natalia Stasikowska tam jeszcze była w polu karnym wówczas. Pamiętamy Julia Grochowska. Jeśli chodzi o bramki dla drużyny Orzeł Wałcz, dwukrotnie Natalia Ciesiółka i Anna Nowak. Nowak rozpoczęła, Ciesiółka dwie bramki zdobyte. No i Faustyna Sikorska, która pozdrawia. Słuchajcie, kochani, kończy się to spotkanie. Pierwsze koty za płoty. Następny mecz na wyjeździe z Ostrowią. I my będziemy się już niedługo słyszeć. A tutaj jeszcze raz pozdrowienia od naszych młodych zawodniczek. Najlepszy! Coś chciałam powiedzieć, ale pan mi przerwał i zapomniałam. Proszę wybaczyć. Następny mecz będzie lepszy. To chciałam powiedzieć. Krótko, zwięźle i na temat, i tak też się stanie. A my dziękujemy za uwagę. Wiktoria Cisowska. Piotr Walkowiak. Do usłyszenia ze słonecznego Konina. Cisagu.